Tak, zaczęło się nagrywanie i pewnie mnie przerwało. Tak, mógłbyś Bartku jeszcze raz zaprosić, bo rzeczywiście tak, coś się wydarzyło przez to, że Tak. włączyłam nagrywanie w trakcie. Przepraszam ciebie, nie wiedziałam, że Jasne. tym to skutkuje. Jasne, tak. Chciałbym zaprosić na przyszłotygodniowy wykład profesora Torbjörna Nedlanda, który będzie nam opowiadał, może po polsku powiem, będzie łatwiej, będzie nam opowiadał o tym, w jaki sposób można wykorzystać AI w edukacji i pokaże nam różnicę między skutecznością edukacji wykorzystującej AI, a tym, jak nagrywamy sami filmiki. Ma ku temu twarde dowody naukowe i pokaże nam, co się bardziej opłaca, co się mniej opłaca, czy powinniśmy z czegoś zrezygnować, a może nie, a może obydwie formy są dla nas odpowiednie. To jest bardzo ciekawa dyskusja. Miałem okazję odbyć z nim tą dyskusję na żywo, więc gorąco polecam. Przypominam tylko, że na to spotkanie zapraszamy na osobnym linku, więc zajrzyjcie sobie na Didactic Fridays i dołączcie do nas w przyszłym tygodniu. Wspaniale. Bartku, puścisz tego linka, tak wiesz, just in case, od razu na czacie, gdyby ktoś Jasne, z tu akurat przyjemnością. dla osób, które oglądają nagranie, nie jest dostępny czat, więc my tu wewnętrznie sobie puścimy, ale oczywiście zapraszamy na stronę Dydaktycznych Piątków. Jest zresztą ogłoszenie o tym piątku, też już jest na głównym banerze na naszej stronie, także można znaleźć. Tym samym myślę, że zaczniemy. Bartek rozpoczął ten panel, modulik mały ogłoszeń, update'ów, aktualizacji. Za to, Bartku, bardzo Ci dziękuję. To ja jeszcze pociągnę ten wątek, jeśli pozwolisz, i z takich aktualności, zanim naszej wspaniałej gościni oddamy głos i przejdziemy do tematu dzisiejszego spotkania, to pierwsze ogłoszenie dotyczy nauczycieli Politechniki Gdańskiej. Zapraszamy studentów i studentki. To nie jest akcja dla nauczycieli, to jest akcja dla studentów, ale może warto wiedzieć, że trwa w tej chwili nabór zgłoszeń charyzmatycznych, wyjątkowych nauczycieli, nauczycielek Politechniki Gdańskiej w programie EduShare. To jest program doceniania nauczycieli organizowany przez Centrum Nowoczesnej Edukacji. Małgosia Kostrzewska jest opiekunką tego programu i do 2 tudzież 3 czerwca studenci zgłaszają w specjalnym formularzu, przyznają nam hashtagi, 5 muszą wybrać z 30, co nas charakteryzuje, muszą dać opis, uzasadnić, dlaczego nauczyciela zgłaszają. Potem w drugiej turze w czerwcu zgłoszeni nauczyciele wyrażają zgodę lub nie przystąpienia do programu i w tym drugim etapie z kolei nauczyciele zgłoszeni opisują swoją filozofię uczenia, jak oni rozumieją, czują tą swoją misję, jaką jest dydaktyka. I następnie kapituła tego programu złożona głównie ze studentów i studentek. Właściwie są to w 90% przedstawiciele studentów i studentek, prorektorzy do spraw kształcenia studenckich oraz z Centrum Nowoczesnej Edukacji Małgosia oraz ja. Kapituła przyznaje ostatecznie tytuły w drugiej edycji EduShare. Zobaczymy, ile osób będzie nagrodzonych tym złotym hashtagiem. To taka przypinka, którą z dumą 30 osób już nosi na Politechnice. Będziemy je wręczać na gali, dorocznej gali Święto Dydaktyki 14 października, w Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Wielka gala wieczorna, słuchajcie, się szykuje i wtedy poznamy laureatów drugiej edycji. To tak informacyjnie. I jeszcze chciałabym zaprosić na 2 konferencje, jeśli ktokolwiek z Was, i to już nie tylko do nauczycieli, i nauczycielek Politechniki Gdańskiej, dla każdej osoby to jest zaproszenie. Ideatorium najbliżej, ja dzisiaj nawet w koszulce jestem ideatoryjnej, bo my w CNE żyjemy bardzo już żółto-czarnymi myślami. Te fioletowo-białe pożegnaliśmy, czyli grywalizację w edukacji, i teraz przerzuciliśmy się na żółto-czarny vibe. 7-8 czerwca ideatorium to jest konferencja dydaktyki akademickiej, która już po raz 9 od 2013 roku jest organizowana. Każdy z nas może dołączyć i jeszcze przyjmujemy zgłoszenia czynnego wystąpienia, ustnych już nie, ale plakatowe wystąpienia, i to może być plakat taki tradycyjny, ale też wyszliśmy trochę poza pudełko, poza schemat, i nie musi to być plakat tradycyjny, może być plakat w formie wideo nagrania, jakiejś animacji, jakąś cyfrową wersję tego plakatu można zaprojektować do 90 sekund. Do 18 maja, do jutra, do północy przyjmujemy zgłoszenia abstraktów. Króciutki opis w zakładce zgłoszenia abstraktów, wszystko będzie napisane, także zapraszamy, ale oczywiście można również się zgłosić na konferencję bez żadnego czynnego udziału. Również osoby, które już się zapisały na konferencję, możecie wybierać sobie warsztaty dla Was specjalnie, takie otwarte, darmowe warsztaty z 3 fantastycznych tematów. Zresztą przed chwilą Bartek
czwarty, który wystąpił i mówił o Didactic Fridays, będzie miał z wystąpień publicznych, upuść mikrofon, to w ogóle było, czy jak upuścić mikrofon, to jest świetna nazwa, by the way, Bartek. Jeszcze z grywalizacji Natalia, która też dzisiaj tutaj jest i obsługuje jak zawsze Dydaktyczne Piątki. Natalia zajmie się warsztatami z tego, jak budować systemy fabularne, motywacyjne dla studentów i studentek, a Aneta Sobiechowska-Zigert i Kasia Kubiszewska z tutoringu, także zapraszamy. To jest czerwcowa konferencja Żółto-Czarna Ideatorium, natomiast we wrześniu, i to tu można zapisać się jeszcze nawet na wystąpienie ustne się zgłosić, 25-26 września mamy taką konferencję, w skrócie mogę ją nazwać Edukacja i technologia. Tam zajmujemy się takim aspektem technologicznym w edukacji. Tematy przewodnie to AI, VR i kształcenie na odległość, ale tu właściwie każdy temat również się mieści. Również mamy te tematy tutoringowe, to tak a propos dzisiejszego tematu, i miękkie kompetencje inżynierów. Chcemy te nauki ścisłe gdzieś tam mocno zmiękczać i dodawać tego aspektu, który gdzieś tam domyślnie nie jest taki automatycznie nam przychodzący do głowy, czyli przyjmujemy do końca maja, do 31 maja zgłoszenia wystąpień ustnych na e-technologię, na tą konferencję wrześniową. Tą konferencję organizujemy, współorganizujemy z AGH w Krakowie, z Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki. Oni są bezpośrednim organizatorem tej konferencji razem z nami, z Centrum Nowoczesnej Edukacji, czyli Politechniką Gdańską. To są do końca maja zgłoszenia ustnych wystąpień. Bardzo gorąco zapraszamy. Można się zgłaszać w zakładce rejestracja, zgłaszanie abstraktów, a do 6 września zgłaszamy, czyli jeszcze długo, abstrakty plakatów i wideo plakatów, czyli cyfrowych jakichś form wystąpienia, które będą zapętlone na telebimach, na telewizorach, puszczane w obszarze konferencji. To konferencja taka technologiczna, więc będą tu Mirek Wołowik i Radek Wysoki załatwiają w tej chwili, tak jak poprzednio, mnóstwo atrakcji, które na holu będą się działy, różnego rodzaju symulatory, AI, VR, i tam będzie można ćwiczyć, testować sobie też te nowe technologie. Także to tak ad vocem ogłoszeń, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Zamykam forum ogłoszeniowe i przejdźmy, proponuję przejść do tematu dzisiejszego spotkania. Mamy dzisiaj gościnę z Kolegium Da Vinci w Poznaniu. Judyta Kotarba jest kierowniczką Biura Innowacji Dydaktycznych i Kształcenia Zdalnego, jest liderką w obszarze tutoringu, stąd ten temat tutoringu dzisiaj, chociaż w trochę innej odsłonie, bardzo ciekawej. O tym opowie dzisiaj Judyta. Chciałabym, żebyś, Judyto, też powiedziała kilka zdań o sobie, bo ja tak cię króciutko przedstawiłam, ale wspaniale, gdybyś gdzieś tam podzieliła się tym, co byś chciała, żebyśmy o tobie wiedzieli. Oddaję ci głos, bardzo się cieszę, zapraszam. Dziękuję bardzo za ciepłe słowa, za ciepłe przyjęcie i przede wszystkim za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być i opowiedzieć o czymś, czym chyba nie zgrzeszę, jak powiem, że od 6 lat żyję, bo jednak jest to taki temat, który jest mi bardzo bliski. Tak jak Asia wspomniała, pracuję w biurze, które zajmuje się innowacjami dydaktycznymi, kształceniem zdalnym. Zaraz też zresztą pokażę, tylko Asiu, jest jedna rzecz. Od marca zmieniliśmy nazwę, ale to na spokojnie. Tak, my tą nazwę to mam wrażenie, że bardzo często zmieniamy. Mamy nadzieję, że już teraz poszliśmy waszym śladem, tak? Poszliśmy waszym śladem, nazywamy się podobnie jak wy. O tym za chwilę. Ja z Kolegium Da Vinci, wcześniej jeszcze z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych, jestem już związana 10 lat jako pracownik, a 15 lat jako też absolwentka, bo jestem też absolwentką, pedagogiem, politologiem, jestem tutorem, w sumie już można powiedzieć akredytowanym praktykiem tutoringu, bo te ścieżki wszystkie przeszłam. A na co dzień właśnie zajmujemy się kształceniem zdalnym, wprowadzeniem kursów e-learningowych do oferty dla naszych studentów. Dla Państwa to są pewnie bardzo często fakultety, tak? Czyli takie moduły, które studenci mogą wybrać w ramach swoich zainteresowań. U nas nazywa się to moduły do wyboru. I też jak właśnie z Natalią miałyśmy okazję wcześniej trochę porozmawiać przed spotkaniem, to podzieliłam się taką, myślę, że to jest bardzo fajna, taka ciekawa rzecz, którą warto się dzielić.
Te programy działają już u nas 2 lata. Studenci od 2 lat mogą wybierać kursy e-learningowe. W ramach semestru 3 kursy, no już jest ponad 7 tysięcy wyborów, więc widać, że te tematy ich bardzo interesują. Bardziej mówię w kontekście też tego, Asiu, co ty powiedziałaś o tych technologiach, jakie to jest bardzo ważne, tak, rozwojowe. Ale już wracam do tutoringu. Tutoringiem zajmuję się od 6 lat. Na początku byłam tutorką. Później miałam taką możliwość zostania pełnomocnikiem rektora do spraw tutoringu. Później nasza uczelnia przeszła transformację, przeszliśmy na procesy, więc zostałam liderem. I tak sobie po prostu kroczymy z zespołem. Nasz zespół też zaraz zaprezentuje z tutoringu, jak wyglądamy, co robimy, czym się zajmujemy. No ale przede wszystkim chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym tutoringu grupowym, bo to jest coś, co jest rzadko spotykane, jak rozmawiam z różnymi osobami. Raczej wiemy, że jest tutoring indywidualny, rozwojowy, tak, naukowy, akademicki. Z tym grupowym, nawet jak bywamy na różnego rodzaju szkoleniach, tak właśnie mieliśmy na akredytacji, to jak opowiadałyśmy o tym, że mamy tutoring grupowy, no to trochę skradłyśmy show pani prowadzącej, więc zawsze wiemy, że musimy tutaj z tym uważać, no bo jest to jednak coś innego i mam nadzieję, że tej formy państwa dzisiaj przekonam, ale też chciałabym poznać przede wszystkim wasze głosy, jak wy będziecie to odbierać i czy widzicie też taką przestrzeń dla siebie z tym tutoringiem. I powiem tak, zawsze, w sumie wczoraj zastanawiałam się, jak zacząć dzisiejsze spotkanie i stwierdziłam, że zabiorę was do mojego świata. Dlaczego powiedziałam zawsze? Dlatego, że zawsze, może najczęściej, zaczynam tutoring z moimi studentami od takiej rundki. Myślę, że rundki na rozgrzewkę są nam wszystkim znane. Ja pozwolicie, że udostępnię już teraz, mam nadzieję, że tak jak uczyła mnie dzisiaj Natalia, to dobrze, tą naukę pojęłam. Już powinno się zaraz moja prezentacja pokazać, ale zanim to jeszcze, to pozwolicie, że przedstawię mój zespół, bo moje, że tak powiem, dzisiaj szanowne koleżanki, mam nadzieję, że wszystko widać, jakby ktoś tylko Beata jakbyś pomachała, bo ciebie widzę, super, cieszę się bardzo. Wszystko widać, pięknie. Cieszę się bardzo, to tylko przedstawię Państwu mój zespół, bo jest dzisiaj z nami Agata Patelka i Beata Kurcin. Agata zajmuje się platformami edukacyjnymi, a Beata wszelkiego rodzaju projektami edukacyjnymi, właśnie w tym między innymi kursami e-learningowymi, ale panie również, myślę, że to nie będzie żadna jakaś niewiadoma jaka rzecz, jak zdradzę. Asiu, trochę inspiracją ty jesteś tutaj, chcą wprowadzić od października grywalizację, więc to też jest taki temat bardzo, bardzo u nas rozwojowy. Natomiast jeśli chodzi o zespół tutoringowy, bo mam 2 zespoły, z którymi współpracuję, to pozwolicie, że zacznę od mężczyzny. Wiem, że zawsze zaczynamy jednak od kobiet, ale zacznę tutaj od mężczyzny, od Pawła Jasińskiego, który jest wykładowcą, ale jest też przede wszystkim jednym z współtwórców programu tutoringowego u nas na uczelni. Osobą, która od samego początku gdzieś chciała go wprowadzić i się udało i od samego początku w tym zespole jest. Ale Paweł też jest taką osobą, która ma możliwość szkolić innych tutorów, więc być może ktoś z Państwa, jeśli jeszcze nie jest tutorem, a kiedyś będzie chciał, to spotkać się z Pawłem. Tak, wspomniałam, bardzo dużo osób przewijało się przez nas zespół. Teraz mamy Janinę Rudowicz-Nawrocką, Kingę Zinkowską, Klaudię Bączek-Lesiuk i wszyscy jesteśmy tutaj akredytowanymi tutorami. I to jest ten moment, kiedy za dużo strzałek, że tak powiem, przerobiłam. Jeszcze tutaj jedna rzecz. Oprócz tego właśnie, że jesteśmy i spotykamy się co jakiś czas, jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni za budowę i za realizację takiego autorskiego naszego programu tutoringowego, głównie tego tutoringu grupowego. Ja zajmuję się również rekrutacją tutorów, ich szkoleniem. Wybieramy, implementujemy narzędzia do pracy. Ja dzisiaj Państwu opowiem też o teście Gallupa IP121, które mamy, ale tu są wszelkiego rodzaju narzędzia, które nam pomagają w tej pracy grupowej. Prowadzimy również od 2 lat tutoring indywidualny, czyli ten tutoring, który jest Państwu bardzo dobrze znany. I w związku z tym, że się rozwijamy i mamy oprócz tutorów, którzy są naszymi pracownikami etatowymi, mamy również osoby z zewnątrz, to są tutorzy, którzy w Wielkopolsce pracują, więc też od 5 lat prowadzimy Akademię Tutora, gdzie spotykamy się cyklicznie, szkolimy się, opowiadamy o tym, z czym się tutaj borykamy, jesteśmy taką grupą wsparcia, będziemy jeszcze bardziej to rozprzestrzeniać, tak żeby więcej osób się o nas dowiedziało. I są też 2 publikacje, dzisiaj jedną Państwu też udostępnię. Podróż tutora, wydaliśmy taki, powiem tak, taki bardzo ciekawy e-book,
z esejami naszych tutorów, dlatego że my pracujemy i Państwo też pewnie pracują na esejach, więc nasi tutorzy mieli do napisania esej. To jest podróż tutora, dzisiaj pozwolę sobie też udostępnić i miałam okazję o tutoringu pisać również w takim studenckim kompasie rozwoju akademickiego. To jest taki e-book, który stworzyliśmy razem z naszym Centrum Przedsiębiorczości. Panie zajmują się też głównie biurem karier. No i nie wiem, Asiu, czy mogę to powiedzieć, ale dzisiaj dostałam bardzo dobrą wiadomość, że będę miała okazję zaprezentować swój plakat wideo na Ideatorium. Więc wspaniale. Tak, Natalii, że w poniedziałek już ruszamy z nagrywaniem, bo mamy wtedy zajęcia, super. Więc studenci już czekają, tutorka czeka. I tutaj też się zaprezentujemy, więc to są nie takie rzeczy. Nie możemy się doczekać w takim razie, wspaniale. Tak, dokładnie. Tym bardziej jak mówisz, że to jest coś nowego, to tym bardziej się cieszymy, że to jest. A tak jak wspomniałam, zabieram Państwa teraz swoją podróż. Tutaj jest, zaczniemy od Menti. Myślę, że to jest narzędzie, które jest dobrze Państwu znane, wystarczy wziąć telefon. Można zrobić QR kod, można wejść przez Menti. Tutaj jest numer. Ja, tak, poczekam, bo widzę po niektórych oczkach, że jeszcze ten numer jest spisywany. Ja może go wpiszę tutaj 4541233. I ja pozwolicie, że na moment się po prostu przeloguję. O. I zawsze zaczynam taką rundką z moimi studentami, z czym przychodzisz na dzisiejsze spotkanie. To może wydawać się bardzo proste pytanie. Ale ono bardzo często, zwłaszcza jak spotykamy się w piątek, znaczy, przepraszam, w niedzielę o 8 rano, czasami jest problematyczne. Proszę napisać w paru słowach, z czym wy dzisiaj przychodzicie, z czym Państwo przychodzą na dzisiejsze spotkanie. Zwłaszcza, że mamy piątek, godzinę 13:30, pewnie niektórzy już myślą o weekendzie, albo weekend mają zajęcia. Z ciekawością, jak tutoring grupowy może wyglądać, z ciekawością. Z uczuciem przeładowania, określeniem tutoring, z ciekawością. Bardzo ciekawy tutaj wątek z tym przeładowaniem. Nie wiem wiele o tutoringu. Przychodzę bez szczególnych emocji, z chęcią poznania możliwości, jakie daje tutoring grupowy. Super. Bardzo dziękuję w takim razie za te odpowiedzi. I jeszcze jedno pytanie, jeśli uda mi się tutaj z myślą, jak tutoring wykorzystać. Poznanie czegoś nowego, prowadzę tutoring indywidualny i chętnie poznam wersję grupowego, super. Ja później Państwu, jeśli Asia pozwoli, Natalia, to wyślę te materiały, które tutaj się pojawiają, bo pewnie też nie wszystkie tutaj nam się uda pokazać, natomiast one zostaną później udostępnione. I jeszcze tutaj też prośba o wypełnienie takiej krótkiej ankiety, czy kiedykolwiek z jakąkolwiek formą tutoringu mieliście coś wspólnego. Dałam też, nie wiem, dlatego że nie zawsze jesteśmy pewni, czy to jest tutoring, patrząc na to, że mamy coachingi, mentoringi, tego jest naprawdę bardzo dużo, więc tych form wsparcia dla studenta. Pięć osób wskazuje, sześć osób, że nie miało doświadczenia, dwie osoby miały, trzy. Pojawiają się też głosy, że nie jesteśmy pewni. Ale jednak zdecydowanie więcej osób z taką formą nie miało możliwości, więc mam nadzieję, że po tym spotkaniu naszym dzisiejszym jednak to się zmieni i będziecie próbowali ten tutoring w takiej ani innej formie udostępnić. Poczekajcie, tylko sobie tutaj już wrócę do prezentacji. Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi. Jeszcze będziemy później wracać, więc ja ten numer zostawię. Czym jest tutoring? Myślę, że te osoby, które zaznaczyły, to wiedzą. Ja kiedyś usłyszałam takie słowa, że tutoring jest taką nowinką edukacyjną, która jest stara jak świat. Bo tak naprawdę bardzo dobrze wiemy, że on
nie powstał wczoraj, tak jak tutaj pozwoliłam sobie napisać, on już jest znany, był znany od starożytności w czasach Arystotelesa, natomiast dla osób, które go dopiero poznają, faktycznie może być czymś nowym, być może nawet czymś fascynującym. I coraz więcej tego tematu się pojawia, bo już nawet ministerstwo czasami o tym mówi, żeby to wprowadzić w szkołach średnich, w podstawówkach. Nawet rozmawiałam kiedyś z osobą, która gdzieś współpracuje z rodzicami, żeby taki był tutoring rodzinny, rówieśniczy też wprowadzany, więc to się dzieje. Najprościej można powiedzieć, że jest to relacja dwóch osób, najczęściej dwóch osób, więc mówimy człowiek z człowiekiem, mistrz z uczniem, tutaj jest nauczyciel ze studentem, bardzo dużo określeń. U nas na uczelni jest to określenie tutor tutti, aczkolwiek studenci czasami jak słyszą tutti, to tak nie za bardzo lubią to sformułowanie. Przyznam szczerze, że ja musiałam do niego też dojrzeć, żeby tak moich studentów nazywać, ale teraz to już widzę, że się to przyjęło, więc właśnie czasami tutorzy mówią, że idą do swoich tutti, więc jest to takie miłe, zawsze to mówią z takim ciepłem. Ale jest to też przede wszystkim prowadzenie takiego dialogu, zadawania pytań, to jest ta nauka prowadzenia dialogu, bo my bardzo często ze sobą rozmawiamy, ale czasami mam wrażenie, że prowadzimy dwa monologi odrębne, więc to jest bardzo ważne, abyśmy tutaj tak na to też spojrzeli, nie tylko jako na coś, jakieś spotkania towarzyskie, tylko właśnie jak na możliwość dowiedzenia się czegoś o sobie wspólnie, bo ja też zawsze powtarzam, że to nie tylko tutti czy ten uczeń z tego korzysta, ale bardzo ważne jest, żeby tutor również z tego mógł skorzystać. Natomiast jak ten tutoring my rozumiemy w Kolegium Da Vinci, bo myślę, że to jest tutaj bardzo, bardzo ważne, jest dla nas, my na to patrzymy generalnie jako na taki całościowy proces, bardzo holistycznie do tego podchodzimy, nie rozczłonkujemy się tutaj tylko i wyłącznie na naukowy, osobisty, rozwojowy, patrzymy, tak jak powiedziałam, bardzo spójnie, myślimy, że każde te elementy są ze sobą bardzo ważne, ale coś, co jest dla nas bardzo istotne, to przede wszystkim to, że wspieramy niezależność, sprawczość i odpowiedzialność za swoje kształcenie. I komuś może się wydać, że to jest takie, co to jest. Natomiast bardzo często widzimy, że ci studenci, którzy przychodzą, zaraz też opowiem, kiedy prowadzimy ten tutoring, no to oni tak naprawdę zastanawiają się, jak się teraz z tym wszystkim odnaleźć. Ktoś kiedyś za nich decydował, nauczyciel mówił, teraz musisz zanotować, tak? A tutaj jednak sprawia się to, że oni stają się odpowiedzialni za swoje kształcenie. I tak jak wspomniałam, chociażby przy tych wyborach kursów e-learningowych, tutti, czy tylko mi się uśmiecha? Tak, ale wszystkim. Asiu, wszystkim się uśmiecha twarz, jak to się wymawia. Też tutaj mam parę osób, widzę, więc jak mówiłam tutti, to też parę osób się uśmiechnęło, które mają włączoną kamerę, więc jak najbardziej. A wracając do tematu, my prowadzimy to w małych grupach. Oczywiście też mamy spotkania indywidualne naszych tutorów ze swoimi tutti. Jak? Powiem tak, jak się zaczęło, bo to też jest bardzo ważne i bardzo istotne. Tutaj sobie pozwoliłam, być może koleżanka będzie oglądać jej drogę, bo taką piękną drogę na jednej konferencji, jak byłyśmy we dwie, to stworzyła. Ja dodałam tutaj swoje parę słów. Zaczęliśmy w 2017 roku. Paweł był jedną z tych osób, o już o Pawle wspomniałam, która chciała wprowadzić coś u nas wyjątkowego na uczelni. Coś, co tak naprawdę pomoże tym młodym ludziom tak chwycić się, pójść dalej, zobaczyć, w czym są dobrzy, mocni, ale też im pomóc określić, kim tak naprawdę są, bo bardzo często, że młodzi studia, to zastanawiają się, co dalej. Ja na zajęciach z kreatywności, bo w pierwszym semestrze takie prowadzimy, zaczynam zawsze, i to też Państwu polecam, jest taki film Gadające głowy, chyba Kieślowskiego, jeśli dobrze pamiętam, i my to oglądamy. Tam oczywiście te osoby, które są, mają możliwość się wypowiedzenia, odpowiadają na parę pytań i potem studenci odpowiadają na te pytania. Tam jest jedno takie pytanie, kim jestem, i proszę mi uwierzyć, że odpowiedzi są naprawdę czasami różne. Można powiedzieć, o, jestem studentką, jestem kobietą, ale studenci mówią, nie wiem, kim jestem, szukam swojej drogi, i to jest taki moment bardzo otwierający dla nich, bo też się dopiero poznają. Więc szukaliśmy. Zaczęliśmy szukać, zastanawiać się tak naprawdę, na czym nam najbardziej zależy. Oglądaliśmy oczywiście wszystkie uczelnie, które się tymi tematami zajmowały, czyli Oxford, Cambridge. Oglądaliśmy różnego rodzaju podejścia do edukacji, tak żeby znaleźć połączyć te wspólne mianowniki i znaleźć coś dla siebie, ale też przede wszystkim odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytania. Jak skutecznie wspierać studentów w rozwoju i jak zachęcać studentów do pełnego wykorzystania posiadanego potencjału. Bo to były dla nas takie dwa obszary, które widzieliśmy już od paru lat, a działamy na rynku, jak sobie wczoraj uświadomiłam, w czerwcu będzie 28 lat, no to faktycznie
non-stop pojawiały się takie pytania. Studenci nie potrafili wykorzystać tego swojego potencjału, w jakimś takim mikroskopijnym procencie z tego korzystali. I dla nas były tutaj bardzo ważne trzy obszary: nauka, rozwój i zmiana. Natomiast wiadomo, nauka, no bo jesteśmy uczelnią, więc to jest oczywiste, ta akademickość w nas, pomimo tego, że jesteśmy uczelnią praktyczną, mimo to jest. Natomiast tutaj nauka jest całkiem inna, bo tutaj student uczy się o sobie. To jest coś, co właśnie jest czymś innym, czymś może być nowym. Uczy się o sobie, uczy się o swoim potencjale, uczy się o takich, albo budzą się raczej w nim takie rzeczy, które gdzieś tam drzemią i trzeba je po prostu wydobyć. Później jest rozwój, czyli on łączy się bardzo z tą nauką, bo tutaj właśnie mówimy o rozwoju swoich talentów, o poszukiwaniu tych swoich mocnych stron, o pracy też takiej w zespole, o komunikacji, o nauce słuchania, bo studenci też bardzo często powtarzali na zajęciach tutoringu, przynajmniej w mojej grupie, wydawało mi się, że potrafię słuchać. No i nagle się okazało, że jednak to się zmienia. I właśnie zmiana. Zmiana to jest bardzo trzeci ważny element tego procesu, bo nie mówię tutaj o zmianie, która zachodzi na zajęciach, ale właśnie zmianie, która zachodzi między tutorialami. A dlaczego? Dlatego, że to my tak naprawdę uruchamiamy tą zmianę, mówię my, ale tutaj myślę oczywiście o naszych studentach, chociaż myślę, że tutorom też to się zdarza, że to, co z tych zajęć najlepszego wynosimy, to później, jak już jesteśmy na to gotowi, to właśnie ta zmiana w nas zachodzi. Nie wiem, rozmawiamy z szefem o podwyżce, rozmawiamy z partnerem o jakichś ważnych rzeczach. Zmieniamy na przykład kierunek studiów, zmieniamy pracę, czyli to się po prostu dzieje w sytuacji, na którą jesteśmy gotowi i na tym nam właśnie najbardziej zależało. Oczywiście w tym samym czasie już mieliśmy stworzony, powiedzmy, ten nasz program, on był bardzo... Jak to w planach jest? Chcieliśmy bardzo dużo, sytuacja i życie nas zweryfikowało i powstał nasz autorski program, a w międzyczasie szkolili się tutorzy. I to byli zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni, którzy chcieli właśnie wejść w tą ścieżkę tutorską. Ja byłam takim przykładem pracownika administracyjnego, który chciał, już miałam jakieś doświadczenia dydaktyczne, natomiast już chciałam zobaczyć, co to jest i spróbować czegoś nowego. Nie ukrywam, nie sądziłam, że wtedy, że będzie mi to tak bliskie po tylu latach i będę mogła chociażby dzisiaj o tym mówić. Zrobiłam taką linię czasu też, bo ten tutoring u nas naprawdę ewoluował przez te wszystkie lata i początkowo zakładaliśmy grupy kierunkowe i miał być to projekt, który obejmuje cały cykl kształcenia, czyli jeśli ktoś jest na studiach licencjackich, to ma 3 lata, na inżynierskich 4. Pracowaliśmy na esejach, na celach, na pracy zespołowej i na narzędziu Insightful Profiler IP121, czyli IP, to jest taka potoczna nazwa, to jest narzędzie polskie do profilowania osobowości zawodowej. I to były dla nas takie bardzo ważne rzeczy, kluczowe. I przyznam szczerze, że praca w takich, ja to nazywam hermetycznych środowiskach, mam nadzieję, że się nikt tutaj nie pogniewa za takie określenie, no nie ukrywam, że bywała trudna, dlatego że studenci mieli zajęcia w tych samych grupach kierunkowych, których na co dzień studiowali. Więc było to dla nich czasami trudno, żeby się otworzyć i o tym coś powiedzieć więcej. Ale przeszliśmy przez ten rok, przez ten pierwszy rok mieliśmy już swoje doświadczenia, swoje przemyślenia, jak chcemy to prowadzić. To też był akurat taki projekt, który otrzymaliśmy dofinansowanie z NCBR-u, więc to też było coś bardzo fajnego, takiego motywującego dla nas, że ktoś to doświadczył. Więc to było super, ale stwierdziliśmy, że musimy jednak coś zmienić. Ja czasami powtarzam, że jedyną czasami taką stałą jest zmiana, więc my lubimy zmieniać i stwierdziliśmy, że coś robimy nowego. Kolejny rok akademicki 2019-20, ja to nazywam tutoring 2.0, dlatego że wszystko, co było przez 3-4 lata, albo przynajmniej to wsparcie, ten proces, zawarliśmy w pierwszym roku studiów, dlatego że, czyli na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia studenci właśnie mają ten tutoring, dlatego że uznaliśmy, że to jest ten moment, kiedy on wchodzi, chce siebie poznać, chce poznać innych, chce poznać swój potencjał, a nawet jeśli jeszcze nie wie, że chce poznać, to my mu pokażemy, że to jest właśnie ta dobra droga, więc to było przełożenie tego wszystkiego. I druga rzecz, która była zarówno
była trudna. Dziś z perspektywy czasu się uśmiecham, ale wtedy pamiętam, że to jednak było trudne. Ja też wtedy objęłam to stanowisko pełnomocnika rektora do spraw tutoringu. Stwierdziliśmy, że przechodzimy na grupy międzykierunkowe, czyli na sali spotykają się studenci z różnych kierunków. No i oczywiście to też wielka praca administracyjna była, bo tych studentów jednak trzeba było wszystkich podzielić. Jeszcze to robiłam ręcznie, tak żeby nie było, że jakiejś grupy studentów jest więcej na danym spotkaniu. I ten tutoring jest prowadzony, to jest akurat rzecz, która jest niezmienna, jest prowadzony na pierwszym roku przez oba semestry. Studenci jak zaczynają w październiku, tak w czerwcu kończą z tą samą grupą swoich kolegów. No i kolejna rzecz, oprócz tego oczywiście esej, IP121, wprowadziliśmy test Gallupa. To również było bardzo duże przedsięwzięcie, dlatego że musieliśmy wybrać tutorów, których wysłaliśmy do Instytutu Gallupa w Londynie. Tam przeszkoliliśmy, znaczy oni się przeszkolili, wrócili już jako certyfikowani coachowie i zaczęli szkolić nas, tutorów. To był fajny moment, bo mogliśmy się lepiej poznać jeszcze bardziej, zwłaszcza z tymi pracownikami, którzy byli u nas na zlecenie i prowadzą nadal tutoring. Mogliśmy się zintegrować, poznać swoje talenty, dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. To naprawdę bardzo, bardzo mile wspominamy ten okres. Sami się poczuliśmy trochę jak tacy studenci. To były dwa intensywne dni, naprawdę po 8 godzin siedzieliśmy i się edukowaliśmy. A później, jak dobrze wszyscy wiemy, był marzec i nastąpiła pandemia. I co by nie mówić o tym okresie, na początku też sobie nie wyobrażaliśmy, że możemy tutoring poprowadzić online'owo. Ja w ogóle byłam chyba tą osobą, która najbardziej oponowała. Natomiast no, w pewnym momencie musieliśmy podjąć tę decyzję, że ryzykujemy, pracujemy i ku mojemu dużemu zaskoczeniu i nie boję się tego powiedzieć, że byłam tak zaskoczona, że się po prostu udało. Wiadomo, nie każdy tą formę przyjął dobrze. My też jako tutorzy musieliśmy się tutaj jednak z tym zmierzyć, ale jednak się udało. No i od tego roku, od października 2019 ruszyła wtedy pierwsze spotkanie Akademii Tutora, trwa ono do dziś, więc to też jest ciekawe i jesteśmy też otwarci, jeśli ktoś tutaj już, to już też powiem, jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem, to też zapraszamy do tej Akademii Tutora na nasze spotkania. To był ten rok pandemiczny, on też nam dużo pokazał i wtedy też zrobiliśmy kolejną zmianę, taką można nazwać kosmetyczną, ale jednak też dużą. Wprowadziliśmy kurs e-learningowy, czyli zamieniliśmy trochę ten tutoring na blended learning, czyli tą treść taką typowo wykładową, jak właśnie psychologia pozytywna, o tym, żeby opowiedzieć, czy tym, czym jest ta cała metodologia Gallupa, no to jest psychologia właśnie pozytywna, czym jest esej IP121, przenieśliśmy to do e-learningu z różnych względów. Przede wszystkim też, żeby trochę obciążyć tutorów i żeby oni mogli skupić się jednak na warsztacie, chociaż, no nie ukrywam, kosztem ten e-learning trochę warsztatów poszedł, jeśli chodzi o ilość godzin, ale też aby studenci w dogodnym dla siebie momencie mogli zapoznać się z tym materiałem, wrócić do niego, posłuchać jeszcze raz, zapytać później ewentualnie o coś tutora, jeśli coś jest dla nich niejasne, bo to też było widać po naszych studentach, że są takie treści, które są dla nich ważne, a my po prostu idziemy z materiałem, no i czasami jest z tym po prostu bardzo, bardzo trudno, żeby to wszystko spiąć. Więc w takiej formule działamy do dziś. I oprócz tego mamy również te takie spotkania indywidualne, które są również w ramach programu studiów, bo coś, co jest bardzo ważne, co powinnam sobie powiedzieć na samym początku, program tutoringu grupowego w Kolegium Da Vinci, tutoring jest obligatoryjny, czyli jest na stałe wpisany do programu studiów i każdy student w nim uczestniczy i tak samo to jedno spotkanie z IP121, gdzie właśnie omawiamy wyniki raportu, też bardzo często studenci, tutorzy bardziej poświęcają ten czas na omówienie eseju, ale to jest właśnie taki czas, kiedy możemy omówić wyniki z tego raportu, który gdzieś studentom pokazuje ich predyspozycje zawodowe, jak wypadają na tle innych osób. Na pewno niewątpliwie ten okres tych 5 lat, teraz już wiadomo 6, ale to jak pracowaliśmy nad tym programie, zmienił nasze postrzeganie samego procesu tutoringowego. My też widzimy już, że patrząc na to, jak zmienia się pokolenie, jak zmienia się w ogóle to wszystko, co się wokół nas dzieje, jak teraz studenci przychodzą na tutoring, to też my się będziemy musieli zmieniać, ewaluować, już o tym rozmawiamy w kuluarach, co nowego wprowadzić, jak pozmieniać. Natomiast na pewno to nam pokazało, że musimy zrobić coś jeszcze, że chcemy robić coś jeszcze, bo nasi studenci w porównaniu do tych, którzy zaczynali, z tymi, którzy są teraz, chcą jeszcze więcej tego tutoringu, więc wtedy wprowadziliśmy tutoring indywidualny, rozwojowy i naukowy, tak jak to się dzieje na niektórych uczelniach. To jest tutoring, który jest realizowany od drugiego roku studiów.
Drugi, trzeci semestr, no wiadomo, jak są studia inżynierskie, to u nas jest jeszcze czwarty rok, a w tym roku też zgłosiła się do nas studentka studiów magisterskich i oczywiście tutaj została przez nas zaopiekowana i prowadzi też taki tutoring, więc jesteśmy otwarci. I przyznam szczerze, że jak 2 lata temu wchodziliśmy z pierwszą edycją tego, tak, Asiu, tutoring, Akademia Tutora jest online, więc jak najbardziej można dołączyć. Na pewno będziemy takie linki rozsyłać, jeśli ktoś jest zainteresowany. A wracając do tematu, powiem Wam szczerze, że 2 lata temu, jak wprowadzaliśmy ten tutoring indywidualny, no to nie ukrywam, byłam trochę zestresowana, bo my też prowadzimy cyklicznie badania, gdzie badamy zadowolenie. No i w pierwszym roku borykaliśmy się naprawdę z dużym takim niezrozumieniem. Teraz to już całkiem inaczej funkcjonuje, wygląda. Oczywiście znajdą się osoby, które z jakichś przyczyn są niezadowolone, bo nie da się wszystkich zadowolić. My też nie jesteśmy od tego, tak, żeby wszystkich zadowolić. Natomiast mamy zawsze 100 miejsc. Właśnie w czerwcu ruszy rekrutacja na trzecią już edycję i mieliśmy 129 zgłoszeń, 29 osób było na liście rezerwowej i jeśli ktoś się wykruszył, to mieli możliwość właśnie dołączenia. Proces trwa 6 godzin u nas, ale z protek korytarzowych wiem, że mało który tutor te 6 godzin realizuje, w sensie bardziej chodzi mi o to, że realizuje ich więcej, bo gdzieś jednak bardzo chcą z tymi studentami współpracować. Więc tak wygląda ten, tak powiedzmy, rys historyczny, gdzie jesteśmy teraz. Pokażę Państwu, to jest na naszych stronach, więc tutaj nie zdradzam jakiejś tajemnicy dużej, jak ten tutoring wygląda, bo też chciałabym, żebyście zrozumieli właśnie dlaczego tak. Oczywiście pierwszy semestr, gdzie oni się kompletnie nie znają, na pierwsze zajęcia przychodzą, najczęściej są troszeczkę przerażeni, no bo tutaj dopiero się zintegrowali z kolegami, a tutaj przychodzą już do grupy znowu jakiejś, która jest inną, a zdarzy się tak, że nie mają kolegi, koleżanki obok, bo czasami jest tak, że z jednego kierunku jest jedna po prostu osoba, więc się poznają, integrują. No i tutaj przede wszystkim stawiamy na tą właśnie metodologię Gallupa. Studenci po pierwszych zajęciach dostają dostęp do testu Gallupa, wypełniają go, już na kolejne zajęcia przychodzą ze swoim top 5, bo działamy na top 5 i wtedy już zaczynają pracę. No i nagle się dowiadują, że mają takie, a nie inne talenty. To jest bardzo, przyznam szczerze, trudny moment, dlatego że nie każdy student przyjmuje do wiadomości, że takie talenty ma, więc tutaj też duża praca nasza, tutorów, żeby ich z tym oswoić. Ja przyznam sama, że jak usłyszałam, że mam talent naprawianie, no to nie powiem, nie byłam zadowolona, nie z tego faktu, że nie lubię naprawiać, ja wręcz uwielbiam coś rozwiązywać, pomagać i tak dalej, ale nagle wszyscy się dowiedzieli, że to jest mój talent, no to pomyślcie sobie Państwo, co mogłam wtedy czuć. Teraz już wszyscy po prostu czarno na białym mają, że Judyta Kotarba ma talent w naprawianie. No i z takimi samymi rzeczami, z takimi samymi problemami, obawami spotykamy się na naszych zajęciach ze studentami. Czasami nie rozumieją, dlaczego taki talent jest. A mało tego, jak wiedzą, że są 34 talenty i dostają te swoje top 5, to pierwsze, co się pojawia, no ja nie mam takiego talentu. Więc jest kolejne tłumaczenie, jak to wygląda. Więc to jest bardzo taki, ten pierwszy semestr jest takim bardzo ciekawym okresem, gdzie oni się poznawają. Te grupy są mniej więcej 20, czasami 24-osobowe. I oni tak pracują cały rok. To jest też bardzo ważne, że my gdzieś ich też w tych grupach jeszcze dzielimy na mniejsze, żeby mieli możliwość właśnie porozmawiania, poznania, bo bardzo często jest też tak, że jak przynajmniej ja dzielę moich studentów, mam te wszystkie ich talenty, to robię też tak, żeby przynajmniej był taki jeden talent albo dwa talenty, które bardzo często się pojawiają w tej grupie, żeby oni też mogli zobaczyć to, że okej, mam taki sam talent, mam tą wiedzę i przeczytałem ten raport, kolega ma taki sam, ale on jednego inaczej wykorzystuje. No i tutaj też jest praca na tych mocnych stronach i na samym końcu ostatnie zajęcia to jest testimonial, czyli każdy student opowiada o swoim jednym wskazanym przez tutora talencie, w jaki sposób go wykorzystuje na zajęciach, w szkole, w życiu zawodowym, w prywatnym, to już tutaj od studenta zależy, w jakiej formule to, co tam tak naprawdę zawrze, ale też są to takie podniosłe talenty, takie podniosłe momenty, no bo jednak to jest tak, studenci na początku mówią, o, ja z tym talentem nie mam nic wspólnego, a jednak po tym czasie widać, jak z nim pracują, to realizują, bo oczywiście na każdym takim spotkaniu mamy takie, jak ja to mówię, rozgrzewające rundki, więc zawsze coś się z czymś podzielą. Kolejny semestr, no to tutaj dalej pracujemy oczywiście na tych wartościach, na mocnych stronach, na talentach. To idzie dalej przez cały tak naprawdę okres, dlatego że
mocne strony, talenty również są nam potrzebne do realizacji naszych celów, tak? Do osiągania jakichś naszych sukcesów. Ja zawsze powtarzam moim studentom, że możecie się ze mną nie zgodzić, ale ludzie, którzy osiągają sukcesy, to są ludzie właśnie, którzy inwestowali w swoje mocne strony, a nie tylko wiecznie gdzieś tam ciągnęli te swoje gdzieś słabsze obszary, więc staram się ich też tak w ten sposób motywować. Tutaj też przychodzi praca z esejem i przyznam szczerze, już po tylu latach, tylu ilu mamy tutorów, no to może nie każdy tutor ma inny sposób, ale naprawdę jest bardzo dużo. Niektórzy robią tak, że na pierwszym spotkaniu na przykład student wybiera esej, znaczy temat tego eseju i go prezentują na ostatnim. Niektórzy właśnie na tych spotkaniach indywidualnych z tutorem mają okazję na ten temat porozmawiać, gdzie o tym raporcie też rozmawiają. Niektórzy na zajęciach piszą eseje. Ja mam tak, że na pierwszych zajęciach są w tych małych grupkach, dostają taką listę tematów, którą kiedyś ja otrzymałam od innej tutorki. Wybierają, czyli już jest ten element takich negocjacji, bo później muszą opowiedzieć, dlaczego taki temat wybrali. Piszą go przez cały semestr, a przynajmniej ja chciałabym tak wierzyć, że piszą go przez cały semestr. Tak, zawsze ich do tego zachęcam, żeby do niego wracali, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I później na ostatnich zajęciach spotykają się, najpierw w tych małych grupach rozmawiają, debatują, tworzą wspólną prezentację i później mają 15-20 minut na to, żeby to zaprezentować, opowiedzieć, zachęcić do dyskusji. Ale to też zawsze im powtarzam, słuchajcie, jak jest jeden temat, to cała czwórka, bo najczęściej są w czwórkach pięć osób, może się nie zgadzać, możecie mieć inne spojrzenia, no bo to też chodzi o to w eseju, żeby pokazać swoje spojrzenie. I przedstawcie te wszystkie, nie chyba że chcecie faktycznie tutaj, nie wiem, myśleć o tym, jaki punkt najważniejszy, ale czasami zdarza się tak, że jest jedna prezentacja i każdy ma inne spostrzeżenia i to też jest super, to właśnie pokazuje im tą inność, aczkolwiek nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia, studenci naprawdę mają czasami problem z pisaniem eseju, no bo jednak pamiętają, co było w szkole średniej, nie? Czyli w szkole średniej pani dawała temat, i trójka na przykład, dwójka. I tego się najbardziej obawiali, więc ja zawsze im powtarzam, ja nie jestem od tego. W ogóle eseju nie można ocenić w ten sposób. To są wasze przemyślenia i ja nie mogę ocenić tego, czy wy uważacie tak, a ja uważam inaczej na dany temat. Możemy o tym co najwyżej podyskutować. Więc to jest takie bardzo ważne. No i to spotkanie indywidualne z tutorem. To jest też taki ciekawy dla mnie moment. Ja zawsze jestem taką osobą, że proponuję moim studentom przejście na ty. Ja wiem, że to nie jest jakieś mega popularne, ja tak robię. Oni oczywiście nie są niestety na to najczęściej gotowi, żeby tak mówić, nie chcą się przełamać. Ja tutaj nie każę im tego robić. Natomiast jak mamy spotkanie jeden na jeden, to jest całkiem inny klimat. Niektórzy już właśnie przechodzą na ty, to jest takie, no widać, że jest całkiem wtedy inna też relacja. Mam też taki przykład studenta, który zresztą był takim starszym ode mnie facetem, mężczyzną. Nie chciałam być chłopakiem, ale może też tak można powiedzieć, się nikt nie obrazi, który na pierwszych zajęciach powiedział wprost, on przyszedł tylko po papier, jejku, ktoś mu tutaj daje tutoring, ktoś mu tutaj daje kreatywność, coś tam, był po prostu sfrustrowany. Był na studiach niestacjonarnych, więc jak usłyszał, że jak na stacjonarnych jest WF, to się cieszył, że chociaż tyle. I on naprawdę bardzo tutaj, nie że szkodził, ale faktycznie miałam z nim dużo, dużo pracy. Zwłaszcza jak się czasami wypowiadał na forum, ale w grupie, jak mówił coś, to ludzie go bardzo słuchali. On nie mówił wtedy tam, nie psioczył na ten tutoring, tylko mówił naprawdę bardzo fajnie opowiadał, go chcieli słuchać. No ale coś się działo. Więc zapytałam go przed ostatnimi zajęciami, właśnie jak mieliśmy ten testimonial, bo to było na pierwszym semestrze, co się dzieje? Bo no, musimy się jakoś dogadać, jeszcze mamy jeden semestr przed sobą, zróbmy coś, żeby i mi było dobrze, i grupie było dobrze, i tobie było przede wszystkim, bo to też jest najważniejsze, żeby on się czuł dobrze na tych zajęciach. Się okazało wtedy, że on ma bardzo duży problem z wystąpieniami publicznymi, a my też na tym tutoringu mimo wszystko gdzieś namawiamy ich do tego, żeby się nie bali mówić. A to też a propos właśnie zmiany pokoleń, w tym roku widzę, że to jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne i opowiedzenie czegokolwiek o sobie na przykład. Wracając do tego studenta, no mówię, okej, to w takim razie nie prezentuj tego testymonialu, ale miej z tyłu głowy to, że ktoś może się ciebie zapytać, patrząc też na to, jak działała, jak była ta grupa, jaka była dynamika tej grupy, to może się ktoś ciebie zapytać o to, o taki pozytywny feedback. Tak się akurat wydarzyło, że się nikt nie zapytał. Ja po 2 miesiącach otrzymałam od niego właśnie materiał wideo, bo tak się umówiliśmy, że w takich komfortowych warunkach to nagra i mi prześle. I powiem Wam szczerze, że no to był bardzo wzruszający materiał, bardzo poruszający i widać było, że u niego jest też dużo emocji.
No i rzecz, słowa, których nigdy nie zapomnę, później jeszcze mieliśmy okazję porozmawiać o tym telefonicznie, bo się zastanawiał, czy to dobrze wyszło. No to powiedział, że po tym prawie pół roku zdał sobie sprawę, że on nie przyszedł tylko po papier. Że ten tutoring pokazał mu, że jednak przyszedł też po to, żeby poznać ludzi, po tą energię i tego się chyba najbardziej bał i to go najbardziej przerosło. A te wystąpienia publiczne to było coś, taka po prostu przykrywka. I 1 marca na salę wchodzi ten student całkiem inny. I no, nawet studenci zauważyli, że to jest po prostu całkiem inna osoba, więc cieszyli się jeszcze bardziej, tak, że on po prostu wrócił z taką energią. Więc naprawdę to było bardzo takie budujące i nawet dla tej grupy. A wracając jeszcze do tych narzędzi, tak jak wspomniałam, mamy test Gallupa, top 10 i mamy Insightful Profiler, RPSO 21, który jest polskim narzędziem. Jeśli będę miała okazję, to jeszcze o tym dzisiaj opowiem, jeśli nie, to być może Asiu uda się jeszcze jakiś inny termin znaleźć, bo mam też tutaj w zanadrzu wyniki badań, ale to na spokojnie. I tak zastanawiam się, cały czas, w sumie jak myślę sobie o tym naszym tutoringu, obserwuję to, co się dzieje na rynku, co się dzieje w innych szkołach. Ja się naprawdę cieszę, jak słyszę, że kolejna uczelnia wprowadza tutoring rozwojowy, naukowy, po prostu go wprowadza na uczelnię. To jest zawsze takie budujące, że coraz więcej osób chce brać w tym udział. Są różnego rodzaju programy, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. I jak są w szkołach średnich i kiedyś w szkołach średnich, to nie wiem, to było typowo doradztwo zawodowe. Ja nie mam nic przeciwko doradztwie zawodowym, tylko chodzi o to, że to są dwa inne tematy, a tak były prowadzone i widzę, że obserwując ten rynek, coraz więcej jednak to idzie faktycznie w ten tutoring. No to zaczęłam się zastanawiać nad zaletami i wyzwaniami. Kiedyś usłyszałam takie fajne słowa, że nie mamy problemów, mamy wyzwania. I ja też zawsze to powtarzam moim studentom, że przekuj swój problem na wyzwanie, wtedy będzie ci się lepiej z nim po prostu pracowało. Tak myślę, że jest. I też my bardzo często badamy naszych studentów, a przynajmniej bardzo staramy się to robić w różnych formach, ale też żeby ich nie przeciążyć, tak? No bo tych ankiet na uczelniach jest naprawdę czasami bardzo dużo. No to pytamy ich, czy prowadzenie w tutoringu w takiej właśnie formule grupowej jest dla nich okej. Jak się z tym czują? No i najczęściej, bo to są takie, tutaj sobie pozwoliłam zrobić z paru lat, blisko 70% studentów zawsze mówi, że tak, że to jest bardzo dla nich fajne, motywujące, budujące. Mówią też przede wszystkim coś, co jest, myślę, bardzo ważne, że ten tutoring w grupach międzykierunkowych pozwala im się po prostu otworzyć. Dlatego, że jakby byli w grupie kierunkowej, co ja miałam możliwość zauważyć, jak prowadziłam ten pierwszy nasz projekt, który był przez cały cykl trwał, kiedy oni bali się coś powiedzieć, no bo ja wyjdę jako wykładowca, jako ten tutor, a oni potem z tym zostaną, co powiedzieli, tak? Więc tutaj nie ma tych obaw, że ktoś na nich krzywo spojrzy, zobaczy, ale oni też mają, myślę, inną świadomość, ci, którzy teraz są na naszych zajęciach, całkiem inaczej też do tego podchodzą, też nie boją się o tym mówić, że mają odmienne zdanie na dany temat. I studenci też bardzo często w ankietach mówią właśnie, że oprócz tego, że mają możliwość poznania zdania innych, zobaczenia w ogóle, że tutaj też są inni studenci. Mam nawet takiego studenta, który w ramach, nie chcę powiedzieć, że przeze mnie, ale znalazł po prostu bratnią duszę na tutoringu i zmienił kierunek w trakcie studiów, bo jednak stwierdził, że kolega, przy którym usiadł na pierwszych zajęciach i opowiadał o tym, jak studiuje się u niego na kierunku, było tak fantastyczne, że po prostu zmienił, więc cieszyłam się, chociaż się trochę zdziwiłam, jak w kolejnym semestrze przedstawił się, jako powiedział, że studiuje na innym, ale tak jest. No ale też są osoby, które nie są pewne, czy taka formuła jest dla nich okej. Okay. Są na pierwszym roku, więc też za bardzo nie znają innej formy, więc nie wiedzą. A są też osoby, dla których ta formuła nie jest okej. Okay. I mówią na przykład, że dopiero co się zintegrowali ze swoimi kolegami, a teraz muszą integrować się z innymi. Albo po prostu uważają, że na studiach powinny być tylko i wyłącznie takie przedmioty techniczne. Ja przyszedłem na programowanie, tak? To chciałbym mieć od samego początku programowanie, a nie ktoś mi tutaj daje i mówi, że mam być na zajęciach z tutoringu. To też jest właśnie bardzo ważne, bo na tych zajęciach w takiej grupie, jeśli my aktualnie mamy 10 kierunków, no to mamy studentów z 10 kierunków. Wiadomo, czasami są po 2-3 osoby, jak na kierunku jest dużo, dużo studentów, więc to są różnego rodzaju prędkości. Więc to mam właśnie w wyzwaniach sobie zapisałam, że super, że oni są tak różnorodni, ale to też daje na pewno dużo wyzwań. I
też pytanie. Ono się w pewnym sensie wiąże z tym, co właśnie teraz jako komentarz dałam do poprzedniego, czyli poziom zadowolenia. I tutaj mierzymy od 1 do 5, gdzie 4-5 to jest dobrze, bardzo dobrze, niezadowolenie to jest 1-2, czyli blisko 56% osób to jest, bo tam pochodzi 55, 90 i tak dalej, mówią, że są zadowoleni z procesu. 21% jest niezadowolonych i trójeczki postawia najczęściej około 23%. Pamiętajmy, że to jest zawsze pierwszy rok, jak później mamy taką możliwość spotkania się z nimi na trzecim roku, bo narzędzie IPSO 21 na pierwszym robią obowiązkowo, na trzecim roku dajemy im taką możliwość zrobienia ponownie, to jest dla chętnych, wtedy się z nimi spotykamy, omawiamy wyniki, to mówią zawsze pani Judyto albo Judyto, kurczę, ja bym chętnie wrócił do tego tutoringu, który był na pierwszym roku i bym bardziej pracował, bo dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że to było fajne i zrozumiałem, jak bardzo są mi te talenty potrzebne, jak wykorzystuję tą wiedzę, którą mam. Tu nawet nie chodzi o sam fakt programu, ale też to, w jaki sposób studenci uczą się ze sobą współpracować, współżyć, to jest dla nich bardzo ważne tutaj. Pomaga im się po prostu otwierać przy innych studentach, pokazują oni swoje też zainteresowania, bardzo często łączą się gdzieś, też miałam kiedyś taką sytuację na zajęciach, że widzę, że coś tam się dzieje w rogu, mówię, co wy tam robicie, no i się okazało, że się po prostu chcieli umówić na wyjście, ale nie chcieli, żebym słyszała, więc zamiast wyjść, to gdzieś w rogu stanęli i nie chcieli, żeby mi było przykro, że mnie nie zapraszają, mówię, cieszę się bardzo, że razem gdzieś wychodzicie, bo to tylko mi pokazuje, że w takim razie udało nam się stworzyć tą fajną grupę i chcecie się wspierać i chcecie dalej ze sobą gdzieś rozmawiać i się spotykać. I to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Czasami dla tych ludzi też jest bardzo ciężkie to, żeby się jednak zintegrować. Pomimo tego, że mają tą swobodę powiedzenia na tych zajęciach, gdzie jest widzą tych kolegów z innych kierunków, to jednak coś takiego się zadziewa w nich, że jednak jest ta blokada. I dopiero po jakimś czasie mówią, okej, dobra, faktycznie może coś przegapiłem, więc tak się też dzieje. Zebrałam sobie te wszystkie takie, powiedzmy, korzyści, perspektywy studentów z tych wszystkich lat ankiet, które się pojawiają i pozwoliłam sobie tak skategoryzować na pewne obszary. One się oczywiście ze sobą łączą, przenikają, to jest bardzo ważne, więc podzieliłam taką autodiagnozę, ja wiem, brzmi jak brzmi. Myślę, że studenci, ci, którzy byliby w projekcie, oni właśnie tak trochę do tego podchodzili, jak do takiej autodiagnozy. Oni bardzo, to co się też z tą wsparciem i pomocą łączy, oni bardzo szukali i bardzo wierzyli, że ten tutoring im pomoże w ich takich problemach też natury psychologicznej. Oni nas jako tutorów uważali za psychologów, więc my wtedy kierowaliśmy oczywiście ich do odpowiednich tutaj jednostek u nas na uczelni, ale nie ukrywam, po paru takich spotkaniach indywidualnych, gdzie mieliśmy mówić IPSO 21, a student jednak przychodził ze swoim jakimś problemem, no też człowiek musiał się trochę po prostu zresetować, wyjść z pracy i przemyśleć to wszystko. Dzisiaj już jest całkiem inna świadomość. Dzisiaj oni tak naprawdę przychodzą, jest ten tutor, którego też chwalą w ankietach, bo tutor to też tutaj jest bardzo ważna postać. Ja być może powiem coś niemodnego, natomiast ja zawsze powtarzam, że dla mnie bardzo ważny jest tutor. Ja wiem, że studenci są bardzo ważni na uczelni, ale niezadowolony tutor, zmęczony tutor, tutor, któremu coś brakuje, to się przełoży po prostu na studentów, tak? Na jego tutti, oni to bardzo szybko zobaczą, zauważą, będą to czuli. Więc ta autodiagnoza, czyli samopoznanie, rozpoznanie swoich mocnych stron, czasami też słabych, bo też się czasami takie pojawiają, praca na celach, integracja, czyli właśnie możliwość poznania kolegów z innych kierunków, ale też mówią, że zajęcia są ciekawe, jest pozytywna atmosfera, jest dużo emocji pozytywnych. Czasami też są podejmowane tematy trudne i też tak czasami się zdarza. Asiu, nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć, czy ja tak patrzę i staram się kontrolować czas. Staram się kontrolować. Zostałam, wiesz co, my na czacie ktoś był ciekaw, jak mam dzisiaj koszulkę, tak. I postanowiłam pokazać Kasi. Dobrze. Przepraszam, dobrze. To taki nie, mały wtręcik. Spokojnie, dobrze. Okej, to wracamy dalej. Właśnie ta integracja jest dla nich bardzo ważna. O tym też bardzo często mówią. Wiecie, czasami jest tak, że jest niedziela, godzina 8 rano i jak robimy rundkę, z czym przychodzisz, ktoś mówi z kubkiem gorącej kawy, tak? I to też powoduje, że się rozluźniają oni wtedy i wychodzą
mają przed sobą jeszcze cały dzień, a jest, nie daj Boże, taka pogoda jak dziś, czyli piękna, i wiedzą, że siedzą na przykład do godziny 18, 19, czasami nawet 20, a wychodzą z takim powerem i energią. I ja też czasami, jak szłam na zajęcia z tutoringu, zwłaszcza jak miałam tak w poniedziałek o godzinie 17, nie ukrywam, byłam zmęczona po całym dniu i mówię sobie, dobrze, jeszcze ten tutoring, bo to też nie jest tak, że człowiek za każdym razem idzie z taką powerem, wiecie. Natomiast naprawdę wychodziłam tak, że była godzina 19, ja bym mogła coś dalej robić i coś jeszcze robić, więc działać, więc to było takie, że musiałam, mówię, dobra, okej, będziesz miała power na wtorek. Rozwój osobisty, rozwój umiejętności interpersonalnych, no to jest coś, co na pewno tutaj się pojawia bardzo często, poszerzenie horyzontów, to, że oni uczą się właśnie, to co powiedziałam, jak jeden student powiedział, wydawało mi się, że potrafię słuchać. W końcu nauczyłem się słuchać, w końcu nauczyłem się dialogu, nauczyłem się rozmawiać, nauczyłem się przyjmować, że ktoś ma inne zdanie na temat, który jest mi bliski i jest to okej, i nie mam z tym problemu, bo też dochodzi czasami do sytuacji, w których no, konflikt to jest za dużo powiedziane, ale jest nieporozumienie, bo każdy broni swojej racji, więc to też jest dla mnie moment, w którym mówię, okej, rozumiem, to jest twoje zdanie, cieszę się, że powiedziałeś. To też jest fajne, bo ci ludzie widać, że się po prostu tego uczą. Oczywiście wskazują bardzo często na narzędzia IP121, na Gallup. No i to wsparcie i pomoc tutaj bardziej też w kontekście takim, że okej, jest ten tutor, ale powiem wam szczerze, czasami jak jest marzec i oni nie widzieli się przez ten luty, tak? Bo jest ta przerwa u nas, akurat w lutym jest przerwa taka międzysemestralna, to ja mam wrażenie, że to jest taki moment, w którym ja bym mogła rozpocząć rundką, powiedzieć, co zrobimy w tym semestrze, a potem usiąść, bo oni mają tyle tematów do przegadania. Nie widzieli się przez ten miesiąc, czasami może trochę dłużej. Chcą wiedzieć, co u kogo się dzieje. Chcą powiedzieć, co się u nich zadziało. Wiecie, to czasami jest tak, że ktoś na przykład mówi, słuchajcie, ja w tym tygodniu mam, nie wiem, zdaję egzamin na prawo jazdy, zdaję egzamin na coś tam, mam rozmowę z szefem i ktoś na kolejnych zajęciach pyta. My też prowadzimy sobie mamy akurat na micie wszystkie rzeczy online'owe, więc mamy na hangoucie zawsze taką grupę, taką informacyjną bardziej i ktoś pisze, zdał, nie zdał, więc oni się nawzajem wspierają i widać, że chcą ze sobą rozmawiać. Ostatnio miałam taką sytuację, że akurat spotkaliśmy się online'owo, pracowali w swoich grupach. Na jedno zadanie dałam 15 minut i powiem wam szczerze, to pewnie też godzina po prostu, bo miałam na 18 te zajęcia, była trudna. To już taka pora, gdzie jednak człowiek myśli czasami o czymś innym, zwłaszcza w weekend, albo chce się przygotować na kolejny dzień. I mówię, matko, jak te 15 minut mi się dłuży. I nagle już jest to, że oni wszyscy wracają, a oni mówią, to 15 minut było za mało. A ja mówię, słuchajcie, a to było najdłuższe 15 minut w tym dniu w moim życiu, więc no, dużo się po prostu tutaj takich emocji pozytywnych dzieje, więc oni bardziej właśnie widzą to, że oni dla siebie mogą być wsparciem, jeśli mają jakiś problem, chcą coś przegadać, bo to też nie jest tak, że jak mam program, jasne, bo my mamy wszyscy program, natomiast jak zawsze jak mam spotkanie z nowym tutorem, to mówię, słuchaj, program jest programem, jest scenariusz, tak? Natomiast coś, co chcę, żebyś przerobił, natomiast to nie jest tak, że masz, nie wiem, zadanie, doświadczenie szczytowe w Gallupie, tak? Masz 20 na to minut, koniec, nie skończą, trudno, czyjś tam problem. Ty masz się dostosować do tych ludzi, do ich prędkości. Jeśli pojawia się jakiś ważny temat, o którym chcą porozmawiać, jak na przykład była wojna, jak była pandemia, to były tematy, na które studenci chcieli rozmawiać, bo się trochę czuli przerażeni, chcieli zobaczyć, co też myślą inni koledzy, chcieli się po prostu zintegrować sobie, dodać trochę otuchy, zwłaszcza jak wiedzieli, że na przykład jak była wojna, że w grupie jest ktoś z tamtych rejonów. To było takie bardzo budujące, a jednocześnie dla mnie, przyznam szczerze, czasami jako dla tutorki bardzo też takie trudne i emocjonalne, spokojnie, to jest tak, że nie wiem, nie płaczemy na tych zajęciach, natomiast naprawdę to pokazuje, jak bardzo ta grupa jest ze sobą zżyta, że te tematy nie są im obce, tak? Więc i też radościami swoimi się cieszą, więc to też myślę, że jest bardzo fajne. Nie wiem, czy tak się zadziewa na tych innych zajęciach. Wiem, jak zadziewa się na tutoringu. Też pokażę teraz Państwu, bo swoich studentów też zapytałam jakiś czas temu, co dał im tutoring, więc tutaj właśnie korzystam też bardzo często z Menti, więc jest parę takich odpowiedzi.
Głównie o to, że mogą poznać perspektywę innych osób, o to, że dzięki temu lepiej siebie zrozumieli, ciekawie spędzili czas, upewnili się do swoich mocnych stron, albo ktoś właśnie je odkrył, zrozumiał lepiej, że inni ludzie są różni, tak? I nie zawsze to, co ja myślę, inni też tak muszą to rozumieć. Jest też kolejna strona i tutaj jest taka jedna rzecz, którą ktoś może stwierdzić, że o, jest to nie tyle co negatywne, co może nie za bardzo. Ja, pozwolicie, że nie będę tutaj tych, po prostu przeczytam, jak to wygląda. Jeśli mam być szczery, to chyba nic, czego wcześniej bym nie wiedział lub czego bym nie był świadom. Jak przeczytałam to na początku, to myślałam, już wiem, kto to napisał, ale później sobie zdałam sprawę, obserwując tę osobę, że to jest super komentarz, bo on pokazuje, że nie tylko przychodzą osoby, które są gdzieś na początku swojej drogi rozwojowej i nieświadome, ale też przychodzą osoby, które mają tą świadomość siebie i to też jest fajne i to też jest piękne, że takie osoby są. Jak sobie potem pomyślałam i dobrze trafiłam, tak się złożyło, to wiedziałam też, ile ta osoba daje innym w tej swojej wiedzy, takiej mądrości życiowej. To też było bardzo, bardzo budujące. To tyle. Jeśli chodzi o korzyści, które z perspektywy mnie jako tutorki, ale też jak rozmawiamy o tym tutoringu u nas na uczelni, z naszymi tutorami, z moim zespołem, to o czym już wspomniałam, czyli to budowanie samoświadomości i odpowiedzialności, o tym mówiłam na początku. Te grupy międzykierunkowe stwarzają przestrzeń do refleksji nad różnymi doświadczeniami, nad różnymi perspektywami, pomagają studentom lepiej się zrozumieć i to nie tylko oni to zauważają, ale my tutorzy też to zauważamy. Są oczywiście takie grupy, że czasami jest naprawdę trudno do nich dotrzeć, ale są takie grupy, że no aż dal, jak się kończy ten roczny tutoring. Wzmocnienie tej niezależności i sprawczości. Oni tam na tutoringu też doświadczają różnych rzeczy, różnych emocji, poznają swoje talenty w grupie, uczą się siebie nawzajem, uczą się, jak to wykorzystać też w praktyce i co mnie bardzo często cieszy, jak ktoś przychodzi i mówi, jejku, ja w końcu już wiem, dlaczego ja tak funkcjonuję w pracy, albo dlaczego kolega tak funkcjonuje w pracy, bo ja mam taki talent, a się okazuje, że on ma inny talent, więc to jest bardzo ważne. Rozwój umiejętności interpersonalnych, tutaj też właśnie wsparcie w tym rozwoju zawodowym, to jest również istotne dla naszych, z mojej perspektywy, no bo jednak jakby nie było, my też tym tutoringiem przygotowujemy ich do wyjścia na rynek pracy, bo to nie jest tak, że jak wychodzimy z pracy, to pracujemy tylko i wyłącznie na przykład w środowisku informatyków. Zawsze się znajdzie sytuacja, w której będziemy musieli z kimś innym porozmawiać, kto po prostu w tym naszym hermetycznym środowisku nie funkcjonuje. Rozwijanie kompetencji społecznych, właśnie to jest to, o czym wspomniałam i coś, co też jest, myślę, tutaj bardzo ważne, bo to przyświeca, pomimo tego, że studenci bardzo często też są takie zajęcia, zadania indywidualne, no to jednak w dużej mierze to się po prostu odbywa też na tym, żeby poznać te talenty, również jak są wykorzystywane przez moich kolegów w grupie. Wyzwania, jeśli chodzi o wyzwania, to to są takie tematy, takie obszary, które wydaje mi się, one są bardzo tutaj istotne, bardzo ważne i o których jeśli zapomnimy, to naprawdę możemy w złą stronę pójść, tak to powiem. Coś, co by mogło się wydawać ryzyko nadmiernego skupienia na grupie. To o tym wspomniałam, że jeśli mamy tyle kierunków studiów, to wiemy, że w tej grupie przynajmniej jedna osoba z tego kierunku studiów będzie. Czyli mamy naprawdę duży przekrój od osób, które są bardzo takimi osobami humanistycznymi, po osoby, które są jednak ścisłowcami. Więc to jest ta prędkość, która tam jest, no tutor, no nie ukrywajmy, musi do każdej prędkości dostosować, plus ta prędkość grupy. I to jest bardzo ważne, abyśmy nie zapomnieli o tych indywidualnych potrzebach studentów na rzecz tej dynamiki grupy, tak? Jeśli ktoś potrzebuje na coś więcej czasu, to dajmy to więcej czasu, bo to jest, myślę, bardzo tutaj ważne i nie ogranicza to ich rozwoju tych studentów, tych poszczególnych jednostek. Trudność w zarządzaniu różnorodnością grupową, ryzyko nieefektywnej komunikacji, to też może się pojawić, chociażby tylko dlatego właśnie, że to są ludzie, z którym różnie na różne rzeczy patrzą, na różne tematy, różnie to odbierają i taki wielokierunkowy charakter grupy może właśnie prowadzić do trudności w zrozumieniu, w zaakceptowaniu różnic, co może też właśnie wpłynąć na całość tego procesu tutoringowego. To myślę, że to jest bardzo ważne. No i taki tutor,
co by nie było, co by się nie działo, musi nad tą grupą, jakkolwiek dziwnie to teraz zabrzmi, zapanować, tak? Wspomniałam o tym słowie, może nie konflikty, ale jakieś nieporozumienie, więc też to wymaga na pewno od nas, od tutorów, dużego zaangażowania i ja mogę to o tym, mogę tak to nazwać, myślę, że daję sobie takie przyzwolenie, dlatego że miałam okazję poprowadzić dwie grupy kierunkowe. To byli studenci kierunku grafika, czyli bardzo artystycznego, bardzo indywidualne jednostki i kierunku zarządzanie kreatywne, gdzie na pierwszym roku wszyscy studenci, jak jeden mąż, mówili, jakie firmy będą przejmować, tak? Czyli takie osoby już bardzo patrzące na swoją przyszłość jeszcze bez jakichś takich konkretnych podstaw. Teraz mam od paru lat właśnie i studentów stacjonarnych, niestacjonarnych, mamy jeszcze też anglojęzycznych, ale tam już nie próbuję działać, jednak zamykam się tutaj, więc to są też dwie różne grupy i widać, że jednak oni mają całkiem inne na to spojrzenie. I też jedna rzecz, którą też zauważam co jakiś czas, ryzyko zmniejszenia motywacji do samodzielnej pracy. To jest również bardzo ważny temat, dlatego że ja to czasami widzę na naszych zajęciach. Okej, na początku student ma takie krótkie zadanie, które robi sam, chociażby na przykład określenie swoich celów na 3-6 miesięcy i patrzy później, przymierza się do tego, jak te talenty, poszczególne talenty mogą mu w tym pomóc. To jest bardzo, bardzo fajne zresztą ćwiczenie. Albo na przykład jakieś problemy, miał jakieś przez ten okres, przez miesiąc miał jakieś trudności, tak sobie poradził, to można to ćwiczenie wykonać naprawdę w różnej konfiguracji. I później omawiają to w grupie. I czasami zdarza się tak, że zauważam, że ktoś nie chce, nie wie, ma jakąś blokadę i właśnie wie, że zaraz i tak w tej grupie, że tak powiem, utonie i nikt nie zauważy tego, że nic nie zrobił. Natomiast akurat studenci zawsze wyhaczą taką osobę, natomiast jest to rzecz, która jest bardzo ważna. Bo czasami będzie tak, że grupa powie, ok, idziemy dalej, albo koniec czasu i ten Niksiński zawsze będzie na końcu, więc sobie tutaj nic nie zrobi. W sensie niczego nie powie. To jeśli tyle, jeśli chodzi o tą część, przynajmniej tą podstawową moją dzisiejszą, jeśli chodzi o tutoring grupowy. Mam też dla Państwa, bo chciałabym też dowiedzieć się, czasami widziałam, co tam się dzieje na czacie, ale przyznam szczerze, że nie zawsze miałam okazję do tego spojrzeć. O, widzę, że tutaj o DiCaprio ktoś wspomniał, więc no, widzę, że dużo mnie mogło ominąć, ale cieszę się bardzo, że tutaj tak działaliście. Natomiast mam parę pytań, które mam nadzieję, że to są pytania, tylko to są propozycje. Być może tutaj ktoś z Państwa będzie się chciał podzielić swoim opinią. Asiu, może Ty, ktoś, może Pan Bartłomiej. Natomiast moje pytania, które dla Was mam jako taka rundka. Co sądzicie o idei takiego tutoringu grupowego w porównaniu z tutoringiem indywidualnym? Więc to jest raczej pytanie dla osób, które faktycznie miały styczność, coś wiedzą, słyszały. Jakie korzyści Waszym zdaniem mogłyby z takiego tutoringu wyjść, najbardziej wartościowe? Jakie umiejętności Waszym zdaniem można rozwijać, oprócz tych, o których wspomniałam, bo ten wachlarz jest bardzo duży, same te wszystkie kompetencje przyszłości, wiadomo, może nie analiza danych, natomiast tu na pewno można w to wejść. I też pytanie ważne, myślę, dla mnie, jako dla osoby, która też poniekąd bada ten rynek tutoringu, czy widzicie, że w swoim środowisku taki tutoring grupowy mógłby się pojawić, albo przynajmniej jedna taka grupa, bo to nie chodzi o to też, że cały rok musi być od razu, bo my na studiach magisterskich otworzyliśmy grupę, bo słyszeliśmy takie sygnały, że oni słyszą, co się dzieje na pierwszym roku, są zazdrośni, tak? Więc zrobiliśmy taką właśnie grupę w ramach fakultetu i w ciągu 2 minut nie było miejsc. Więc to nam pokazało, że tam to po prostu 8:02 już był koniec, tak, zapisów do takiej grupy, więc to nie musi być od razu skala taką, jaką my robimy, czyli obejmujemy akurat w tym roku 1400 osób, tak, takim tutoringiem grupowym, a może to być mała grupa. Jakie są Wasze refleksje? Może ta osoba, która tutaj wspomniała na samym początku, że ja już nie pamiętam, jak to dokładnie było, przepraszam, jeśli teraz coś pomylę, ale że tego tutoringu jest za dużo, tego słowa chyba, może ta osoba też coś tutaj jakąś refleksję ma. Zachęcam. A ja może zobaczę, co tam na czacie się działo. Słuchajcie, bo ja tak, Judyto, zajrzyj, a ja czat śledziłam na bieżąco, zresztą będąc
aktywną uczestniczką. Dwutorowo toczyła się dyskusja jak zawsze. DiCaprio był w tym drugim kanale, razem z koszulką niewypraną. Natomiast w głównym kanale... Pamiętna koszulka, tak. Tak, natomiast główny... I tu pozdrawiamy Kasię Tesmer. Natomiast w głównym kanale to tak zupełnie serio rozmawialiśmy. Bardzo, bardzo w nas rezonowała w ogóle ta prezentacja, czy to, o czym mówiłaś i to, co pokazywałaś. Już o estetycznej stronie nie wspominając, którą też skomentowaliśmy, że jest fantastyczna i aż chce się oglądać, czytać. Mówimy teraz o czymś, co teoretycznie jest mniej ważne, a jednak też zachęca do skupienia się. Także gratulacje w ogóle, jeśli chodzi o estetykę. To bardzo, bardzo wielu z nas przypadła do gustu i łatwiej było być w tym procesie. Ale tu wiele było, jak sobie cofnę na czacie, wypowiedzi takich, które są ciekawe i być może Magdo, tu mówię o Magdzie Rękas na przykład, albo Krzysiu Karsznia, mieliście takie fajne wypowiedzi gdzieś tam i ten test, na stronę do Was zajrzeliśmy w międzyczasie Widzę i komentowaliśmy. Właśnie. Może chcielibyście, słuchajcie, coś rozwinąć, te myśli z czatu, zapraszamy serdecznie. Oczywiście nie tylko Magda, nie tylko Krzysztof. Jeżeli ktokolwiek ma ochotę, to słuchajcie, zapraszamy, tak jak Judyta mówiła. Tak, chętnie. Niestety dzisiaj na tym spotkaniu nie ma i obejrzą dopiero nagrane nasze dwie tutorki, które Kasia i Aneta. Powołaliśmy taki zespół, specjalny program, bo my nie mamy tutoringu na PG jeszcze jako systemowo wdrożonego i bardzo nad tym pracujemy i Kasia z Anetą budują taki program. Mamy już gdzieś tam misję, wizję i wartości. Teraz myślimy, jak to w formalnym systemie kształcenia zmieścić, rozliczać pensum nauczycieli i tak dalej. Więc jakby to pewnie z nimi sobie osobno obejrzymy to i będziemy dyskutować. A Was, słuchajcie, zapraszam, gdybyście chcieli zabrać głos, to serdecznie zapraszamy. I ja wiem, że na pewno tutaj rozmawialiśmy przez chwilę, już sobie przewijam, o tym, bo ta skala wdrożenia u Was tego tutoringu, czyli wszyscy mają ten tutoring, jest obowiązkowy. To jest w ogóle coś, co sprawiło największą, chyba taki największy szok nam dało, bo to jednak każdy student, no to jest mnóstwo godzin, tak się zastanawiam ja osobiście, jak macie to rozliczane z perspektywy nauczyciela. Czy to jest po prostu tak jak każdy inny przedmiot, czy jakoś inaczej jest to liczone, tak, bo to jest jednak trochę inny typ pracy, nie? Tak, to jestem ciekawa, Judyto. Jeśli jest to, z tego co przynajmniej dobrze wiem, chociaż wiadomo, zawsze tam jakieś zmiany mogą być, no to jest to normalnie ten, który mamy, bo projektowy to było całkiem inaczej, bo to się z NCBR-em trzeba, tak, to było płatne, natomiast tutaj, jeśli tutaj jest etatowym pracownikiem, no to ma to w ramach swojego pensum. Oczywiście ma tam na to też godziny, żeby się przygotować, no i później jest jeszcze ten tutoring indywidualny, który no, z każdym studentem musi też przejść, tak? Więc to też mu się dolicza do jego godzin dydaktycznych tak naprawdę, nie? Osoby czyli, dobra, tak. Czyli za każdą godzinę ten nauczyciel ma to rozliczane, tak. Nie? Tą każdą tak, godzinę. Dokładnie tak, dokładnie tak. A ilu tych tutis ma jeden nauczyciel? Pewnie to są różne liczby, podejrzewam, ale jakaś taka średnia albo skala? Wiesz co, Asiu, najczęściej w grupie jest do 24 osób. Czasami się zdarzy 25, ale są tacy tutorzy, którzy mają po 4 grupy na przykład, tak? Więc to najczęściej są osoby, które są na zlecenie, więc sobota, niedziela, poniedziałek, rano, południe. I to najtrudniejszy mają teraz okres, dlatego że w tym semestrze mamy ten test IP-121 i oni spotykają się z tymi osobami. No czyli jak ma ktoś 4 grupy, w każdej przypuśćmy jest po te 25 osób, no to ze 100 osobami musi się spotkać, tak? Po te 45 minut, chociaż z mojego doświadczenia, no te spotkania nigdy się nie kończą po 45 minutach, o ile student wyrazi na to zgodę, no bo jeśli widzę, że student patrzy już na ten zegarek, no to ja też tak staram się, ale są czasami studenci, z którym siedzę nawet półtorej godziny i wiem, że tak to też, dlatego nad tym akurat teraz pracujemy, żeby to zmienić, no bo jednak wiemy, jakie są realia, że te 45 minut na takie indywidualne spotkanie po prostu nie pozwala, natomiast jak mamy ten tutoring rozwojowy, który jest od drugiego roku, tak, no to tam to też jest liczone do godzin dydaktycznych, z tego, albo być może organizacyjnych, więc nie chcę tutaj teraz mówić, natomiast to na pewno nie jest wtedy ten przelicznik taki, bo u nas jest przelicznik, że za jedną godzinę jest parę godzin na przygotowanie, tak, więc więc akurat w tej formule nie jest, ale na innych uczelniach, z tego co wiem, to czasami niektórzy tutorzy też mają to właśnie w pensum, no i zgodnie z tym, jak dana uczelnia przyjmuje przelicznik na przygotowanie się, to tak po prostu funkcjonują i działają, nie? Natomiast no, jeśli chodzi o tutoring indywidualny, ten od wyższego, to co do zasady mamy około 5-6 tuti
na jednego tutora, ale ja przyznam szczerze, że ze swojego obciążenia to maksymalnie biorę dwóch, tak? Bo też nie chcę, bo jednak to już jest taka inna praca. To już jest, to musisz się sama przygotowywać też na to, na te spotkania. To już jest taka naprawdę, więc ja mówię maksymalnie dwóch, chociaż czasami jak tam mam takie dobre serce, jak widzę, że jest trzeci. Bo wiesz, najbardziej nas zaskakuje tutorów, tym, zwłaszcza tym indywidualnym, to, że o ile zapisują się nasi studenci z naszego tutoringu, to jest zrozumiałe, tak? Ale jak zapisują nas się na tutoring indywidualny, rozwojowi studenci do mnie, którzy mnie znają na przykład tylko z kursu e-learningowego, albo znają mnie po prostu tylko z mojej notki, no bo my, każdy tutor robi swoją notkę, jest taki, powiedzmy, studenci piszą wtedy taką notkę, dlaczego by chcieli, dlaczego do tego tutora i tak dalej, z takiego katalogu nas, powiem, brzydko wybierają, no to zastanawiam się i pierwsze moje pytanie na spotkaniu, co się takiego stało, że ty mnie wybrałeś po prostu, nie, więc jest zabawnie. Kiedyś wtedy taka anegdota, bo ja pochodzę też ze Śląska i była sytuacja, że właśnie miałam spotkanie online'owe, mieszkam w Poznaniu, tak, spotkanie online'owe, był student i on coś zaczął mówić, że no wcześniej był na jakiejś tam szkole w Katowicach. A tak mówię, a dlaczego Katowice? No bo ja jestem, i powiedział to miasto. Ja mówię, no patrz, ja też. I wtedy się śmialiśmy, że chyba tym mnie wybrał, aczkolwiek nie wiedział, że jesteśmy z tego samego, z tej samej okolicy, więc to są takie czasami zabawne sytuacje. Ja pozwolę sobie, bo zapomnę, a ja jak widzicie, mam coś takiego, że czasami mam słowotok, więc ja to tak mówię moim studentom, słuchajcie, jak ja mam słowotok, to nie bójcie się mi przerywać, więc Asiu też mi się nie bój przerywać, bo wrzucę wam podróż tutora, ten nasz właśnie e-book, który wydaliśmy, tam naszą taką publikację z esejami, abyście sobie mogli zobaczyć. Jak uda mi się jeszcze do tego kompasu, gdzie też pisałam o tutoringu, dostać link, to też wam przez Asię pewnie postaram się przedstawić. To jest też taka rzecz, którą zachęcam was, żebyście... No to teraz, przepraszam, jeśli mogę, czy ktoś właśnie widzi taką możliwość, żeby wprowadzić ten tutoring u siebie na swojej uczelni? Ja już się zamykam, zostało pół godziny, już nic nie mówię. Teraz taki strach, żeby coś powiedzieć. Pewnie, to pewnie bardziej takie myśli, czy ktoś jest gotowy, to jest jedno pytanie, ale czy w systemie to się mieści, to jest drugie pytanie, bo to my musimy pewnie też na uczelniach mieć ramy, w których się taka osoba, która chciałaby wprowadzić, mogłaby się zmieścić, bo to jest jednak zupełnie inny typ pracy. Już mamy osoby, które się zgłaszają. Bartku, wspaniale, że się zgłaszasz. Tak, ja tam wcześniej zostałem wywołany, więc się przygotowywałem do tego, żeby się tutaj zgłosić, ale ja nie lubię się tak mocno wtrącać i ja sam miewam taki słowotok, więc bardzo nie lubię ludziom przerywać, tak, bo wiem, że to fajnie tak czasami poopowiadać. No. Zresztą, że miło się słucha. Tak? I tutaj w pełni też zgadzam się, bardzo mi się podobała ta szata graficzna prezentacji, super. A wracając do tego typu pytania, mi się wydaje, że ja bardzo, znaczy inaczej, wiem, że bardzo bym chciał, ale wydaje mi się, że mam też troszeczkę za mało narzędzi, czuję się troszeczkę za mało kompetentny, żeby coś takiego wprowadzić, co nie oznacza, że nie zrobię tego w przyszłości, bo ja tak miewam, że ja się na początku czuję za mało kompetentny, a potem zaczynam mocno wdrażać się w ten temat. Więc ja uważam, że to jest bardzo potężne narzędzie. To jest narzędzie, które powinniśmy wykorzystywać, możemy wykorzystywać. Widzę dużo, przechodząc do tego fioletowego punktu, widzę dużo wyzwań, zwłaszcza u siebie na wydziale, ja pracuję na wydziale chemicznym, takich organizacyjnych. I może faktycznie po prostu nasza uczelnia troszeczkę bardziej musi do tego dojrzeć. A że ja i tak potrzebuję trochę czasu, żeby troszeczkę zwiększyć swoje kompetencje, więc może to akurat będzie ten moment. Tak pokrótce, nie rozwijając się za mocno. Tak growth mindsetowo Bartek odpowiedział. Tak. Nie? Można zacząć, to nie trzeba robić na taką skalę, można właśnie zacząć od takiego tutaj, tak jak Asia wspomniała, tutoringu chociażby indywidualnego, zacząć od czegoś małego. Ja wiem, że my zaczęliśmy z dużego C, czy jak to się tam mówi, ale właśnie takimi małymi kroczkami warto zacząć, żeby w ogóle zarazić chyba nas, nawet nie tyle to studentów, bo zawsze znajdą się entuzjaści, tak? Ale właśnie nas jako wykładowców, jako edukatorów, w ogóle władze uczelni, innych kolegów, tak żeby to po prostu w ogóle taka iskierka się pojawiła. To jest, myślę, najważniejsze w tym wszystkim.
Ja jeszcze sobie myślę o tym wątku, Judyto, który wybrzmiał u Ciebie przez chwileczkę, ale on wydaje mi się też bardzo ważny, o tym zaopiekowaniu się samym tutorem, czy w ogóle nauczycielem, mogłabym to nawet rozszerzyć, bo o tym często zapominamy, mówimy o potrzebach studentów, dla nich gdzieś tam programy studiów, dla nich się kształcimy metodycznie, żeby nowe metody i tak dalej, angażujące zajęcia i bardzo rzadko mówimy o tym i dobrostanie, ale takim w ogóle za jakimś zadbaniu, zaopiekowaniu się i pięknie to powiedziałaś, to mi się zawsze na czacie zapisałam, żeby nam nie uciekło, bo to, co na czacie, to też gdzieś można potem do tego wracać, to mi się też wydaje ważne, czy tutor, czy nauczyciel generalnie, nie, żeby tak, bo ten tak samo nauczyciel, czy tutor, kiedy idzie do tych studentów, czy uczniów, bo to na każdym etapie edukacyjnym, jeśli jest sfrustrowany, zły, nieszczęśliwy, wypalony i tak dalej, to jakby ten proces właściwie się nie zadzieje, nie? Bo to jednak jest praca w relacjach, bardzo mocno postawiona na relacjach, właściwie nie da się tej pracy nauczycielskiej robić bez relacji, a tutor to już w ogóle praca na relacjach, dokładnie, na takim, nie? A zwłaszcza ten tutoring indywidualny, to już jest jeden na jeden. I ja się cieszę, jestem Ci wdzięczna za to, że też to wybrzmiało głośno, co też jest trudne i też mi się wydaje być wyzwaniem, zwłaszcza dzisiaj i im dalej w czas, w tym XXI wieku, tym jakoś świat szybciej biegnie i tym trudniej jest o siebie zadbać. To tak myślę sobie, że pewnie tu też potrzebujemy narzędzia oprócz samego tutoringu i gdzieś tam jak pracować ze studentem, to też jak zadbać o siebie, nie? Zanim pójdę pracować ze studentem. To jest bardzo ciekawy wątek, nie mam na niego jakiejś odpowiedzi. Jestem ciekawa, może Wy macie jakieś doświadczenia w tym, Ty masz jakieś doświadczenia gdzieś w tym obszarze, to też chętnie posłucham. Jest to niewątpliwie ważne. To nie jest tak, że my z tą grupą tutorów jesteśmy od samego początku. Nasi tutorzy, tych, których wyszkoliliśmy na samym początku, to było 47 osób. Dzisiaj to może jest 10 osób, które zostało, tak? Z tych etatowych pracowników. Było bardzo dużo tutorów, którzy po samym szkoleniu, znaczy osób, które przeszły szkolenie, powiedziały, wiecie co, ale po tych 48 godzinach to chyba nie jest jednak dla mnie, nie? Bo sobie wtedy zdawali sprawę, z czym się będą mierzyć, to już jest, ale to jest wtedy fajne pokazanie i tej ich też świadomości, tak? Że nie będę testował na studentach, tylko w tym momencie wiem, że sobie może w tym nie poradzę, ale byli też tacy tutorzy, którzy mówili w pewnym momencie, wiesz co, ja muszę sobie teraz zrobić przerwę. Ja muszę sobie zrobić przerwę, jak będę gotowa, to wrócę. I niektórzy wrócili i prowadzą z powrotem zajęcia. Dla niektórych trudniejsze na przykład było przejście do tych grup międzykierunkowych, no bo one są dużym wyzwaniem, tak? Jeśli ktoś na przykład był ze świata grafika, ja akurat z grafiką nie mam nic wspólnego, taką grupę dostałam wtedy z przydziału, ale mieliśmy takich prowadzących, którzy typowo byli z grafikami, więc oni tam się czuli świetnie, tak? Oni się tam super dogadywali, a nagle taki artysta dostaje osoby, które są z kompletnie innej planety, tak? Więc oni też w pewnym momencie przychodzili i mówili, no ja chyba zaraz oszaleję, nie? Więc to też nie było tak. Ja mówię, słuchajcie, no to spotykajmy się, rozmawiajmy o tym. To nie musi być tylko w ramach naszych spotkań. I jest akurat teraz tak, że moje biuro jest przy katedrach, więc jak są spotkania i oni, znaczy zajęcia, to słyszę, stoją pod tymi moimi drzwiami i czasami tak gadają, więc pozdrawiam ich wszystkich, ja wszystko czasami słyszę, jak idą i się przygotowują, ale to też mi, to jest to, co chciałabym tutaj przekazać, że oni właśnie ze sobą rozmawiają, tak, i są też dla siebie takim wsparciem, oprócz tych naszych rzeczy, które my staramy się dla nich zrobić, i informacyjnych, i szkoleniowych, i przypominających, teraz też jak właśnie to IP121, no nie robi się tego na co dzień, więc znowu pytamy, hej, słuchajcie, jeśli chcecie, bo oczywiście ci, którzy są nowi, no to obowiązkowo, a ci, którzy już od jakichś paru lat prowadzą, no bo w pewnym momencie wchodzi się w taki rytm, tak? I to się już po prostu robi mechanicznie. I żeby po prostu czegoś nie przegapić, to po prostu też staramy się z nimi o tym rozmawiać. No bo tak jest, jak prowadzimy jakiś przedmiot, nieważne jaki, mamy tą jedną prezentację i po prostu idziemy, tak? I zapominamy czasami, że super, ale po tej drugiej stronie są już całkiem inni ludzie. Tak? I nawet my tutorzy widzimy, że w ubiegłym roku trochę inaczej nam się na przykład pracowało, bo to pokolenie, które już teraz przychodzi, które pewnie będzie jeszcze przychodzić, oni wręcz właśnie tak bardzo tego oczekują. To tak jak powiedziałam, my jako tutorzy faktycznie czasami jesteśmy obok, tak? I dajemy im tylko kierunek i oni tym kierunkiem podążają, a my czasami po prostu musimy na przykład powiedzieć, dobra, to teraz przerwa, nie? Bo oni tak są po prostu zaangażowani w tą swoją rozmowę, co dla takiego typowego, przepraszam teraz za określenie, typowy wykładowca, ale po prostu takiego z krwi i kości, tak? O takiej osoby, która pracuje na uczelni, może być trudne.
tak? Bo nagle musi być tym partnerem, a nie właśnie tą osobą, która jest, przyszła po to, żeby przekazać wiedzę, no i słuchajcie, musi być właśnie tym kimś obok, nie? I to czasami też jest bardzo trudne dla niektórych tutorów. Mhm. To coś takiego mi wybrzmiało, jak opisywałaś, wiesz, superwizję, nie? Jak mają nie, psychologowie, psychoterapeuci, to też pewnie taki tutor, bo to też ważne, żeby ze sobą grupę wsparcia mieć, ja to tak nazwę brzydko, porozmawiać. Ładnie, ale rzeczywiście, żeby móc się wymieniać, taka coś w rodzaju ala superwizja, ale no właśnie, pomagać sobie gdzieś tam i też ładne, co powiedziałaś, że dać sobie też takie przyzwolenie na to, że ja sobie robię przerwę na przykład, czyli że mogę sobie w którymś momencie powiedzieć stop, bo potrzebuje. Mhm. Agnieszko, tu mówię do Agnieszki Bartłomiejczyk, która też tutoring, ona z kolei rówieśniczym tutoringiem się zajmuje u nas. O, Agnieszko, super. Może chciałabyś się włączyć, bo widziałam, że na czacie widzę, że piszesz. Nie wiem, czy masz możliwości, to tak wybacz, jeśli cię wywołuję na siłę. Nie ma problemu. Tak. To ja tak na króciutko, bo rzeczywiście jestem w biegu, bo właśnie jadę w zasadzie dzisiaj na konferencję studencką obserwować ten tutoring rówieśniczy, prawdę mówiąc, tak. Ale muszę przyznać, że ja po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem naszych studentów, którzy przekazując sobie i wspierając się przede wszystkim, przekazując sobie wiedzę, no sami wybierają kierunki dalszej pracy, dalszych badań, dalszego rozwoju, a ja mogę tylko po prostu stać i obserwować, no tak w cudzysłowie stać i obserwować, oczywiście troszkę jestem wsparciem i kieruję grupą, ale no widzę jak z cudownych młodych ludzi wyrastają, no nadal cudowni, potem przyszli badacze, tak, idą w świat albo zostają na studiach u nas w szkole doktorskiej, także to jest niesłychane, jak to naprawdę, no, także Bartku, nie bój się, od tego bym chyba zaczęła, od obserwowania naszych po prostu studentów, jak oni sami dla siebie dają wsparcie. Także Judytko, bardzo Ci dziękuję za cudowny wykład i tutaj już podglądam książkę i zaczęłam nawet od razu czytać, więc jednym właśnie tutaj trochę zachęcam. Czytam trochę. Tak, tak, także myślę, że to co kiedyś mówiłam tydzień temu o tej uważności, której musimy się też sami uczyć i potem jesteśmy dalej wsparciem dla studentów. Także dziękuję. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Właśnie w tej publikacji i są takie naprawdę mocne przemyślenia tutorów. Oczywiście też jest parę takich trochę bardziej naukowych tekstów, ale tam po prostu nasi tutorzy mówią też o tym, jak w ogóle zaczynali, tak? Te pierwsze ich zajęcia, więc to też ja pamiętam swoje pierwsze zajęcie, jeszcze byłam w trakcie wtedy szkolenia na ostatnie. I jak usłyszałam to, co usłyszałam właśnie od tych studentów, jak mają te wszystkie w przyszłości, są dopiero na pierwszym roku, a oni już wiedzą, że za 3 lata będą zarządzali takimi grupami, ja byłam tak przytłoczona tym wszystkim, że i jeszcze wtedy miałam taką dosyć niefajną sytuację, gdzie trochę zostałam wystawiona, bo jedna studentka mówi tak, druga tak i ten mały konflikt się zrodził. I ja wtedy mówię, świetnie, to cieszę się bardzo, mówię do tej jednej, że masz takie doświadczenia. Rozumiem, że dzięki temu będziesz wsparciem tutaj dla kolegów, którzy... I tak popatrzyli na mnie, no i ta osoba, która mnie uczyła, mówi, super, sobie poradziłaś. A ja mówię, no tak, prawie zeszłam z tego świata wtedy. Ale to było takie bardzo, bardzo poruszające. Tutaj pani Magdalena się zgłasza, a ja tyle gadam. Dobrze, spokojnie. Ja pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i u nas tutoring chwilę już jest, ale jest realizowany, to znaczy był projektowo w grupie takiej 50-osobowej. No i tutaj potwierdzam podobne doświadczenie. Ja byłam w pierwszej grupie, która się szkoliła na tutorów i faktycznie jak nas zaczynało 50 osób, to 6 osób od razu się wycofało po przejściu szkolenia, powiedziało to nie dla mnie. Część z nas robiło sobie też te przerwy. BIPS ma już chyba teraz 5. czy 6. nawet edycję. No tak 2 edycje wytrzymali, przerwa, 2 edycje, także wracamy, odchodzimy. Na daną edycję, bo w tej chwili się skończył już projekt i jest to już finansowane, bo u nas jest to finansowane na zlecenie za te spotkania, to jest przewidziane tam, bo u nas jest to część takiego projektu, że studenci mają tutoring tylko rozwojowy, w tym,
I później po tym przejściu tutoringu rozwojowego przez rok on trwa, spotkań z tutorem, idą na kolejny rok do mentora biznesowego. Więc z nami tak naprawdę oni pracują tutaj nad tym, gdzie ich miejsce, żeby byli też później świadomi, jakiego mentora biznesowego sobie mają wybrać, żeby tam już była jasna taka ścieżka bardziej pod tym kątem. Teraz też uruchomiono, ale to tylko pod te osoby, które gdzieś tam mają plany zostać do szkoły doktorskiej, tutoring naukowy. No i to jest taka grupka 10-15 osób, z którymi tutor pracuje, ale już tak stricto naukowo, tak? Natomiast my rozwojowo, natomiast no, jestem pełna podziwu, bo ja tak patrząc, to w każdej edycji miałam trójkę, piątkę tych indywidualnych, a tu te liczby, jak słyszę, to wyzwania niesamowite jeszcze międzykierunkowo, więc podziwiam. Natomiast na pewno jest to coś, co jest fajne, że się dzieje grupowo, bo jednak te pokolenia, które do nas przychodzą, problem komunikacji, pracy w grupie, to jest i nie na wszystkich zajęciach da się nad tym popracować. A tutaj, przy tego typu tutoringu, no jest więcej czasu na to, żeby na te umiejętności położyć nacisk, tak? I żeby przede wszystkim ich otworzyć. Też potwierdzam te wystąpienia publiczne, bo ja mam zajęcia na pierwszym roku, trzecim roku i później drugi rok drugiego stopnia. To tak jak sobie porównuję te pokolenia, no to teraz na tym pierwszym roku to szok naprawdę. Nawet w tym roku zmierzyłam się z takimi sytuacjami, że sygnalizowali mi, że ja zrobię wszystko. Projekt przygotuję, prezentację przygotuję, ale nie będę występował. Niech ktoś inny wystąpi. Tak. Więc tutaj faktycznie problem gdzieś tam tych kolejnych pokoleń. Prowadzimy też takie warsztaty rozwojowe, bo ja pracuję na co dzień w filii w Jeleniej Górze i mierząc się z małą liczbą studentów, tak, współpracujemy, prowadzimy warsztaty takie rozwojowe w szkołach średnich. To, co słyszę od nauczycieli z tych szkół średnich, to ten problem komunikacji, wystąpień, współpracy w grupie będzie jeszcze trudniejszy. Także tutoring jest bardzo potrzebny. Natomiast moja uczelnia jeszcze nie dojrzała, żeby coś powszechnego w tym obszarze robić. Także to ciągle jest takie, no teraz jest 20 osób w tej nowej edycji BIPS-u tylko, tak? Także przy 10 tysiącach studentów 20 osób to stanowczo za mało. Tak, natomiast podziwiam za to, tak, możliwość. Za ten ogrom. Tak, jest to zawsze możliwość. Liczby liczbami, ale myślę, Pani Magdaleno, że już sam fakt, że to się dzieje, tak, i jeszcze w takiej konfiguracji, jak Pani opowiada, że właśnie mają ten rozwojowy, później idą na ten mentoring, o którym my chcemy wprowadzić, ale to jest jeszcze trochę czasu, no to jest super, bo już tą perspektywę im się po prostu pokazuje, tak, to jest takie połączenie, właśnie miałeś tutoring rozwojowy, teraz przechodzisz do mentoringu, czyli to się dzieje wszystko po kolei i się po prostu zazębia, nie, więc to jest tak, super. I też właśnie odkrywali, że nie na tym kierunku studiów są, że oni mają predyspozycję dokładnie bardziej w kierunku zarządzania, a są gdzieś tam na twardych kierunkach, tak? Także też na przykład my to mamy na końcu, to jest u nas od trzeciego semestru, trzeci, bo w tej chwili zostało skrócone. Przedtem było drugi, trzeci był rozwojowy, trzeci i piąty, szósty szli do mentora biznesowego. Teraz to skrócone zostało, jak się projekt skończył, więc rozwojowy jest teraz jeden semestr, semestr czwarty, a piąty, szósty są na tym mentoringu biznesowym, to bardzo często mamy sygnały od tych osób, które przeszły projekt BIPS, że na drugi stopień już szli zupełnie na inne kierunki. To gdzieś tam ewoluowało dzięki tutoringowi. Natomiast odzew tych, którzy wzięli, to powiedzieli, że to była najlepsza rzecz, która im się na uczelni sprawiła. No to super, cieszę się. Gratuluję w takim razie. I wzajemnie. Dziękuję. Popatrzyłam bardzo też na Państwa programy, jestem pod wrażeniem. Tam sobie kliknęłam na program zarządzania kreatywnego. Niesamowicie to wygląda. I to zaopiekowanie studenta na początek. Te warsztaty wprowadzające, super. Tutaj robi to wrażenie. Dziękuję bardzo. Przekażę. No, coś fantastycznego. Ja też jestem, słuchajcie, taka speechless trochę, bo robicie niesamowite rzeczy. Ta skala, nie? Jakby ta skala jest zadziwiająca, bo sam tutoring gdzieś tam wdrażamy w mniejszym lub większym stopniu, z reguły w projektach, jak mamy jakieś projekty, ale to są zawsze takie liczby, o których Magda przed chwilą mówiła jednak. To są takie przykładowe, bardziej takie pilotażowe, bym powiedziała, nie? I na tym pilotażu w sumie się kończa, to u Was ten ile macie tam, 1400 powiedziałaś studentom? Teraz 1400 tak, Judyto? Tak, no dokładnie. W tym roku akademickim. No, niewyobrażalne. Wiadomo, że po drodze się wykruszają studenci, tak? Ale jak zaczynaliśmy w październiku, to właśnie tyle osób było.
A ja to też monitoruję, dlatego że ja chociażby mam tą niewdzięczną rolę, niewdzięczną, ale co zrobić, dzielenia ich na to wszystko, więc teraz już mam taki system wypracowany, tak, bo to się nie dzieje wszystko automatycznie, tylko ja to opracowuję sobie, ale pamiętam, jak pierwszy raz to robiłam, to możecie mi nie wierzyć, wydrukowałam sobie wszystkie nazwiska w takich paseczkach, gdzie były kierunki, i po prostu wszystko powycinałam, tam chyba było 1000 osób i to robiłam. A potem mówię, Matko Święta, byłam taka z siebie dumna, jak to poukładałam, bo tam jeszcze kolory było, a potem sobie zdałam sprawę, że teraz to ja muszę przepisać, nie? Więc już tak nie działam. No ale potem jest duża praca też dziekanatu, który według tej listy musi ich po prostu przypisać, tych studentów, nie? Więc to się dzieje. No to jest duże przedsięwzięcie. Nie będę ukrywała, że to się tak dzieje po prostu, nie? No ale myślę, że warto. Patrząc na to, jak się później spotykamy z tymi ludźmi i też jaki był odzew na studiach magisterskich i to, że ta studentka jedna, wiedząc co się dzieje na studiach pierwszego stopnia, napisała do nas i poprosiła, czy jest szansa jakaś na to, żeby ona też na ten tutoring przyszła indywidualny, no to widzę duży potencjał w tym dalej. Tylko trzeba chcieć. O, ja zdaję sobie sprawę, że na innych uczelniach właśnie być może nie, znaczy nie, że się nie chce, tylko że to byłoby naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, tak? Gdyby tak na przykład u was, Asiu, na Politechnice wszyscy zostali objęci, no to myślę, że taki dział planowania to by chyba nie za bardzo był zadowolony z tego. Nie, no to trzeba zbudować do tego strukturę, tak. Nie? Nie mówię nawet o ludziach, o sposobie funkcjonowania, nie, ja mechanizmie, nie? Dokładnie, tak. To trzeba, tak. I to jest praca, to jest proces, to jest praca, jakiś pilotaż najpierw wdrożyć, sprawdzić, jak jeszcze tu w formalnych gdzieś też się zmieścić w różnych ramach, typu pensum, bo to są różne decyzje na poziomie rektorskim do podjęcia, jak rozliczać, jakby tu taki research robiliśmy, jak to w Polsce jest na publicznych uczelniach, bardzo różnie to jest, ale to z reguły jest bardzo niekorzystne z perspektywy władz uczelni, które też gdzieś tam subwencje dostają za studentem idącą. I to wszystko nie jest takie proste, żeby gdzieś to się zgadzało na koniec. Bo wola, na przykład u nas na Politechnice absolutnie jest wola władz rektorskich i nawet dlatego właśnie budujemy taką propozycję tutoringu jakiegoś szeroko skalowalnego takiego, ale to jest na lata praca na pewno, bo trzeba będzie najpierw właśnie pilotaż coś tam posprawdzać. Tak. Zresztą, nie wiem, pensum, jak już to brzydkie słowo padło, to pensum generalnie jest do przemyślenia już nie tylko pod kątem tutoringu. Tutoring to jest może jakiś przyczynek kolejny do dyskusji nad sensem w ogóle takiego sposobu rozliczania, bo to jest to jest w ogóle szersza dyskusja i pensum, którego nie potrzebujemy, które nam przeszkadza mądrze pracować na uczelniach. To jest podział na formy zajęć, ten sztuczny, przypisany odgórnie typu ćwiczenia, wykłady, gdzie cały świat od tego odchodzi. To jest kolej, tak samo i pensum, to jest kolejna rzecz. Są takie różne drobne elementy większej całości, gdzie ten tutoring to jest znowu kolejny moment, gdzie pomyślmy nad sensem całości, bo takie, wiecie, zmienianie kawałeczka niewiele de facto zmienia, czy też nawet czasem uniemożliwia właśnie wprowadzenie czegoś prostego. Także tu przy okazji właśnie ideatorium, o którym mówiłam, to będziemy mieć, słuchajcie, dwie debaty, gdzie będziemy chcieli pochylać się właśnie na takim poziomie, rozmawiać o sensie tego wymyślenia, tego wymyślonego przez nas sposobu kształcenia tych ram, w których jesteśmy, to są i KRK, to są i te efekty kształcenia, które mamy, więc będziemy chcieli w obu debatach rozmawiać właśnie o tym, co dzisiaj tak naprawdę w XXI wieku, czy te ramy, w których funkcjonujemy, nadal mają sens i to mam nadzieję, że to i pensum, i efekty uczenia się pojawią i być może ten tutoring właśnie gdzieś będzie czymś, co zacznie to zmieniać, nie? Bo to jest przecudowna metoda, zwłaszcza to pokolenie alfa, te komunikacyjne kompetencje, to phone-based childhood, czyli te pokolenia wychowane na zupełnie innym typie komunikacji, bardzo potrzebują takich kompetencji, które właśnie tutoring rozwija. Wiecie, przypomniało mi się, wiem, że na kilku przynajmniej uniwersytetach w Europie to jest w ogóle tak, że jak przychodzi student pierwszego, zaczyna pierwszy rok, to dostaje to a propos rówieśniczego teraz tutoringu, o którym Agnieszka Bartłomiejczyk przed chwilą wspomniała. Tam student pierwszego roku każdy dostaje takiego, nie wiem, czy to ma nazwę tutor, na pewno drugiego studenta starszego, ze starszego roku, który jest takim opiekunem przez cały rok tego studenta pierwszego roku, czyli nie nauczyciele,
tylko inni studenci starsi. W amerykańskich szkołach też często, tych, nawet niekoniecznie w uniwersytetach, też tak jest, że masz takiego opiekuna i to świetnie działa. Ktoś, kto pełni taką rolę i mu mówi o sposobie, jak my się tu uczymy, ale też właśnie jest takim doradcą i wiem, że te osoby też tam są szkolone, wspierane i to jest też jakaś metoda, tak myślę sobie, takiego tutoringu, wsparcia jakiegoś rozwojowego. Oczywiście pewnie to muszą być osoby, które potrafią to robić i to narzędzi potrzebują, ale też to jest jakieś rozwiązanie, nie? Myślę sobie, że nie tylko może nauczyciel. Trochę inny to jest oczywiście tutoring, teraz w ogóle nie chcę mówić, że to jest jakieś zastępuje, ale to też jakiś sposób, tak rzucam, bo przypomniało mi się, że tak, można ale na różne sposoby. Niektóre uczelnie tak funkcjonują i właśnie tutaj w rozumieniu tutoringu rówieśniczego tak działają, więc jak najbardziej to też się to jest też naturalne, praca. Nie? Tak. Tylko tak jak powiedziałaś, ludzi. To trzeba odpowiednią grupę wtedy studentów zaprosić. Tak, no też trzeba mieć na to pomysł jakiś taki szerszy, to musi być taki program przemyślany i wdrażany od pilotażu poprzez jakieś tam superwizjami i wsparciem dorosłych, tych osób młodych, nie? Więc to pewnie też całe przedsięwzięcie, ale też do pomyślenia i wydaje mi się nawet dość o wiele prostsze do wdrożenia niż myślę sobie na publicznej uczelni ten tutoring w programie studiów dla każdego studenta. To wydaje mi się ciągle bardzo trudne ze względu na różne inne oboczności, które mamy. A powiedz jeszcze, Judyto, testy Gallupa, o których wspomniałaś na samym początku. Właśnie chciałam o tym powiedzieć, bo znalazłam twój komentarz, tak, że myślisz o tym. Wiesz co, my na początku, znaczy nie wiem, o co chcesz zapytać, bo ja akurat widzę, o finansowaniu mówiłaś. Tak, i też chcę o to zapytać też, właśnie. Okay, to wszystko ja się zaczyna na pieniądzach i kończy, tak. Tak. Wiesz co, jak my wprowadzaliśmy tutoring, to my akurat, tak samo ten pierwszy, ale testy Gallupa na początku mieliśmy finansowanie z NCBR-u, bo my ten tutoring jako projekt wpisaliśmy właśnie do NCBR-u. Więc w pierwszym roku, czy przez nawet może dwa pierwsze lata mieliśmy finansowanie z NCBR-u, no a teraz już finansujemy ze swoich środków, tak? Więc też jak ktoś jest tym certyfikowanym coachem, no to później uczelnia dostaje też jakieś zniżki i tak dalej, więc to się tak wszystko zadziewa, więc ale myślę, że takich sposobów finansowania można śmiało poszukać, jeśli bierzecie, a pewnie bierzecie jako uczelnia udział w takich różnego rodzaju właśnie konkursach, to śmiało bym to polecała, tym bardziej, że teraz też to się pojawia bardzo często już w ogóle, samo słowo tutoring pojawia się w tych regulaminach, to myślę, że warto korzystać, ale jakie masz kolejne pytanie? Nie, wiesz co, miałam właśnie o to pytanie i myślę sobie, dziękuję Ci za tą odpowiedź, bo myślę sobie, bo cały czas próbujemy sobie ułożyć, jak to realnie wprowadzić, czyli coś skonkretyzować trzeba, te myśli i marzenia, to wydaje mi się teraz bardzo, dziękuję Ci Judyta za to, że poszukamy tych pieniędzy, oczywiście trzeba poszukać w finansowaniu unijnym, bo ten Gallup to jest droga rzecz, mówię już o samych testach chociażby, nie? Tak. To są, ale my też mogliśmy sfinansować z tego właśnie wyjazdy tych naszych trzech tutorów, jak wpisaliśmy, to dostaliśmy to dofinansowanie, więc to też byliśmy, no bo to są ogromne, akurat taki wyjazd to są, dla jednej osoby to były ogromne pieniądze, nie? Więc cieszyliśmy się naprawdę, że możemy te osoby, że tak powiem, brzydko wysłać do tego Londynu i wrócili już jako właśnie ci coachowie, więc to jest, całe przedsięwzięcie jest naprawdę olbrzymie. Ale też robiliście testy Gallupa, rozumiem, że to diagnozowanie talentów, czy nie? To nie o tym mówiłaś? Tak, dokładnie. U nas akurat Wiem, że AGH, Centrum e-learningu i innowacyjnej dydaktyki AGH-u, oni będą na ideatorium prezentować, więc w ogóle czekam z bardzo dużym zainteresowaniem na to wystąpienie Kamili Gandeckiej i Agnieszki Chrząszcz, bo właśnie opowiedzą o tym, jak im na AGH-u się udało wprowadzić to diagnozowanie talentów, testy Gallupa. Na pewno mieli to, z tego co wiem, finansowane z którego konkursu, to zresztą nieistotne, ale właśnie środki zewnętrzne i sfinansowali to nauczycieli, jakby to nauczyciele byli, autotestowali się i gdzieś tam potem były warsztaty, więc jestem bardzo ciekawa, co zrobili i jak im wyszło, bo myślę, że to jest świetna sprawa. My frisowe tutaj akurat z Fersa poprzedniego jeszcze, czy nie, te teraźniejszego Fersa realizujemy i też już tutaj Asia Czerska jest po pierwszym warsztacie, kolejne przed nami i też się cieszą dużym powodzeniem, bo to jakiś taki namysł nad sobą, gdzieś spojrzenie w siebie i moje kompetencje, mój sposób myślenia, działania, to wszystko jest ważne, nie? Moje talenty, moje mocne strony, to warto
warto wiedzieć. Tak, to jest też mi bliskie, bo też jestem trenerką Freeze, więc, więc to się wszystko po prostu łączy. Jeszcze czasami jest tak, że ja sobie patrzę na te moje grupy i porównuję te talenty, które mają, tak? W tym roku bardzo dużo studentów ma indywidualizację. To są, my też kiedyś na przestrzeni zrobiliśmy, jak znajdę to te wyniki, to też Asiu ci podeślę do rozesłania, bo zbadaliśmy, chyba tam były 2 lata, wszystkich naszych tu studentów i ich talenty, żeby zobaczyć, jakie są po prostu talenty na poszczególnych kierunkach. Tylko to już robiliśmy dawno, dawno temu, żeby też właśnie taką mapę zrobić po prostu, tak? Naszych studentów, które są, bo to też jest bardzo ciekawy temat. No, bo to też widać na przestrzeni, że to się po prostu zmienia, nie? Więc to, z jakimi oni talentami przychodzą, a też taka ciekawostka. Mam jedną taką, to już w sumie można powiedzieć koleżankę z pracy, która robiła na pierwszym roku test Gallupa i wyszły jej takie, a nie inne talenty. O! I później, ale nie zgadzała się z nimi od samego początku, nie czuła ich. I teraz jak została naszym pracownikiem, bo u nas tak jest, tak się przyjęło też, że wszyscy nasi menadżerowie zostali też przeszkoleni z Gallupa, tak żeby też móc ze swoimi zespołami pracować. Tak się bardzo tym zafiksowaliśmy i każdy nasz nowy pracownik też taki test dostaje do wypełnienia, żeby mógł swoje poznać mocne strony. Bo u nas faktycznie niektórzy menadżerowie z tym bardzo pracują, ale wracając do tej osoby, zobaczyła, teraz zrobiła znowu ten test. Ja przeoczyłam, że to jest ta sama osoba, stąd dostała i rozmawiałam z nią i mówi, teraz czuję, że to są jej talenty i trochę przeanalizowałyśmy, co się działo przed tym, jak przyszła, tak, na uczelnię i okazuje się, że ona jeszcze w momencie, w którym robiła ten test Gallupa, to jeszcze bardzo w niej dużo żyło tego, co się działo w liceum, tego, co się działo właśnie w szkole średniej. To ona po prostu wyszła z taką dużą skorupą takiej obronności, tak? Bo tego od niej właśnie ta szkoła wymagała i z tym przyszła i akurat trafiła wtedy na wypełnienie tego testu, a tam była rywalizacja, wszystkie takie właśnie mocne, nie? Stratek. No a teraz jak zrobiła, to są takie, które ona czuje i w ogóle wręcz widać, że jak się na nią spojrzy, że na pewno ma takie dziewczyna talenty, nie? Więc gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że teraz, gdyby mi ktoś powiedział, że właśnie ma rywalizację i takie inne, no to faktycznie bym była zdziwiona. Ale mówię, musiałam to z nią przedyskutować, no bo tak się nie powinno co do zasady dziać, nie? Ale zobaczmy, jak to, z jakiego my środowiska wychodzimy, jak te wszystkie rzeczy, z którymi musieliśmy się borykać, ci młodzi ludzie, jak teraz wchodzą na studia, niezależnie na jakie kierunki, i nagle mam takie zderzenie z rzeczywistością i z innymi ludźmi, jak to jest trudno i jak to długo z nich po prostu wychodzi, nie? To też jest, myślę, takie bardzo ważne, żeby się nimi dobrze zaopiekować. Tak, a co ciekawe, właśnie mówisz, to też w jakimś pewnym spokoju, w dobrym momencie też trzeba wypełniać taki ten, bo to też nie zawsze to jest dobry moment. A jeszcze mamy pytanie na czacie, Judyto. Patrzę tutaj od Mai. Jak wygląda zostanie takim coachem, nazwała to Maja, aby przeprowadzać testy z studentom, te testy Gallupa. Tak, to trzeba skontaktować się z Instytutem Gallupa. Ja u nas akurat naszą opiekunką jest Ania Sawier i trzeba po prostu pojechać na szkolenie. Szkolenia są zarówno w Londynie, w Niemczech, w różnych miejscach. Oczywiście tam językiem jest angielski, więc tutaj możliwość porozumienia się, tak? Bo na takich szkoleniach są ludzie z całego świata, więc w grupie można być naprawdę z osobami, które po prostu akurat trafiły na ten moment. Szkolenie trwa tydzień, tam się wszystkiego uczą, też przechodzą taki krótki egzamin i tak naprawdę już po tym szkoleniu wraca się jako coach ze swoją, jak ja to mówię, teczką z narzędziami i można wtedy kupić też swoje testy. Każdy test, my akurat mieliśmy tak, że my wysyłaliśmy jako uczelnia, więc te wszystkie takie, powiem, rabaty były dla nas, dla naszej uczelni. Natomiast każdy taki trener otrzymuje swój zestaw takich bonusowych talentów i później kodów i może później to wykorzystywać. Więc na początek najważniejsze to jest to, żeby się do nich odezwać. Czasami problematyczne są terminy, tak, bo ludzie jednak te terminy i też lokalizacje, bo to od lokalizacji też bardzo dużo zależy, dostać się, kupić bilet w obie strony najlepiej i jak to moje dziewczyny mówiły, bo akurat były trzy panie wtedy i dobrze się bawić.
Jaki jest rząd wielkości, jak koszt mniej więcej? Wiesz co, to jak szkoliliśmy te 5 lat temu, no to było około 20 tysięcy łącznie. Ja tutaj mówię łącznie koszt szkolenia, przejazdów, noclegów, wszystkiego, tak? To, dla no bo to jednej wiadomo, osoby czy dla jednej osoby. Dla jednej osoby. Tak. No, okay. Nie wiem, jakie są teraz. Wiem, że w pandemii, i to też warto byłoby sprawdzić, były też takie, które były online'owe. Tak? No bo jednak pandemia też to wymusiła, więc to już odchodzą wtedy koszty podróży i myślę, że oni mogli z takim czymś pozostać, no bo to jest jednak duży potencjał, więc warto śledzić. Jeśli ktoś będzie chciał, to ja mogę napisać swój adres mailowy i mogę ewentualnie przesłać dane do takiej osoby, z którą akurat ja na bieżąco jestem w kontakcie i ona na pewno wtedy pokieruje dalej. Tak, żeby, bo wiecie, jak tam się pisze, jak kiedyś sama pisałam, tak po prostu chciałam sprawdzić, no to jakiś chatbot się do mnie odezwał. Wtedy, wiecie, to były takie ery, że jeszcze mówię, o matko, chatbot, nie? Więc napiszę swój adres i można do mnie napisać. Ja wtedy po prostu podam adres albo skontaktuję z tą panią, połączę was i można sobie dalej już działać. A serdecznie polecam, bo nawet jeśli ktoś stwierdzi, że być może to nie jest jakiś dla niego, ale robi też inne rzeczy, bo tutaj nawet jak pani Magdalena mówiła, że ileś tam osób się szkoliło, a tyle zostało, to ta wiedza, którą my mamy po tym szkoleniu z tutoringu, ona zostaje i my ją wykorzystujemy na innych zajęciach. I to jest najważniejsze dla mnie, nie? W tym wszystkim. Tak, to jest jakieś zasilanie, nie? Nas tak. Jako ludzi z pełnym pakietem kompetencji tak. Różnych. Tak, więc, dokładnie tak, no. Dokładnie tak. A bardzo jeszcze tak też tak. Pewnie na zakończenie, bo jak rozmawialiśmy o tym, że ktoś sobie robi przerwy, to też tak rzecz, którą zauważam wśród naszych tutorów, zwłaszcza wśród jednej, jak nie za bardzo potrafiła się odnaleźć w tej grupie międzykierunkowej, to świetnie, perfekcyjnie odnalazła się właśnie na tutoringu naukowym, więc to odnalazła po prostu swoją ścieżkę i to też było super fajne, nie? Że nie poddała się, tylko po prostu szukała czegoś dalej dla siebie i tym akcentem być może szukajmy swojej drogi. Tak, chciałabym tak. Zakończyć. Fajnie. Dziękuję za adres, który wrzuciłaś. To tak. Dla pani Mai. Maju, to dla ciebie. Bardzo prosiłaś i dla każdego, kto potrzebuje gdzieś tam coś więcej. Myślę, że to świetne, takie bardzo praktyczne rady, te, zwłaszcza na koniec padły bardzo ci, Judyto, w ogóle za to też dziękujemy, bo być może, no zobaczymy, po jakimś czasie pewnie coś do ciebie wróci, jakiś feedback dostaniesz, jeśli coś się zadzieje dobrego dzięki temu spotkaniu i temu, co opowiedziałaś. Cieszę się bardzo. Ja już mam w głowie parę pomysłów, więc ja na pewno do ciebie wrócę. Zapraszam. Tak, ale jeszcze Ania się zgłasza. Aniu, zapraszam, zgłosiłaś się, to jak najbardziej możesz zabrać głos, jeśli to zniknęło, ale mignęłaś mi. Tak, tak, ktoś mignął. Dzień dobry, Ania Stoczkiewicz. Judyto, chciałam ci pogratulować, fantastyczne wystąpienie. Ja niestety już dziękuję. Muszę zmykać i chciałam przekazać, że naprawdę bardzo nam otworzyłaś głowy i jesteś tak. Fantastyczna. Dziękuję tak. Bardzo. Dzięki Aniu, że to powiedziałaś, bo chyba wszyscy podzielamy tą emocję. Fantastyczny webinar, chciałam powiedzieć wykład, ale to właściwie była taka rozmowa, opowieść, taka trochę opowieść drogi również i ten timeline bardzo fajnie, że też pokazaliście, jak to u was i pokazali, że to proces i że to nie z dnia na dzień i że są wyzwania różne, niekoniecznie problemy i że trzeba gdzieś tam poszukać siebie w tym, nie? I czasami naprawdę, się stanąć, zatrzymać. I pójść tak. Dalej w odpowiednim momencie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle tego, w jaki sposób opowiadasz o tym, już abstrahując od twojego doświadczenia i twojej wiedzy, to w jaki sposób się nią dzielisz, w jaki sposób to pokazujesz. Wielka wdzięczność i bardzo się cieszę, że cię poznałam gdzieś tam kiedyś i możemy teraz gdzieś razem coś też, wiesz, sprawiać, żebyś mogła się dzielić z innymi, bo będę chciała cię też jeszcze zapraszać. Wiem, że będziesz na konferencjach, więc jeszcze się spotkamy, prawda? Tak. Wspaniale. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że chciałaś przyjąć zaproszenie, że tak pięknie nas o tym po tym tutoringu poprowadzałaś i podzieliłaś się tym, co w tobie i co u was. Gratuluję w ogóle całej waszej szkole, waszej uczelni i rektorowi Markowi Zielińskiemu, takiego w ogóle pomysłu, chęci na takie bardzo potrzebne dzisiaj w XXI wieku podejście do projektowania procesów kształcenia. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak kolegium Da Vinci już obserwuje nie od dzisiaj wasze działania i to jest coś pięknego, jak wy podchodzicie do tego uczenia innych, także nic, tylko słuchajcie, czerpać garściami. Judyto, dziękuję bardzo.
Wielkie podziękowania. Słuchajcie, wspaniałego weekendu dla nas. Bartek już nas zapraszał na za tydzień. Bartku, Didactic Friday, prawda? Od tego zaczęliśmy i jeszcze raz na koniec również zapraszamy za tydzień na angielski Didactic Friday. A cóż, dzisiaj będziemy się już żegnać. Nagranie będzie pewnie za gdzieś tam jakieś w ciągu godzinki, dwóch już na social mediach i na stronie, więc będzie można sobie odsłuchać. Widziałam, że Kasia już się odgrażała, bo się spóźniła, musiała się spóźnić, a potem Teamsy się psuły. To już sobie zapisała, żeby odsłuchać, bo się okazało, że fantastyczny temat i pierwsze minuty, które straciła, już można będzie odrobić. Bardzo dziękuję Tobie i Twoim też i dziewczynom tutaj z Kolegium Da Vinci. Fajnie, że byłyście i wszystkim, którzy aktywnie brali udział. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, widzimy się za tydzień, a potem na ideatorium, a po ideatorium znowu na dydaktycznych piątkach w czerwcu. W maju to już jest ostatni po polsku dydaktyczny piątek. Do zobaczenia, kochani. Dziękujemy, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dzięki.